Witam Państwa. Licznie dzisiaj Państwo przyszli. Bardzo się cieszymy. Na kolejnym spotkaniu z takiego dłuższego cyklu, który z różnymi interwałami staramy się realizować. Nasze spotkania zwykle i zawsze przygotowuje Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN imienia Janusza Kurtyki, IPN Oddział w Szczecinie i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. To są organizatorzy naszego spotkania. Bardzo im dziękuję. No nawet można powiedzieć brawo, tak. A naszymi gośćmi są dziś znani Państwu pan profesor Zbigniew Siemiątkowski. I pan profesor Sławomir Cęckiewicz. A rozmawiać będziemy już niestety zaocznie o osobie nieżyjącej, o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Jemu też się należą oklaski. Żeby Państwa już tak długo nie trzymać w takim stanie oczekiwania, to ja od razu zwrócę się do Sławomira Cęckiewicza, aby nam odpowiedział na pytanie, kim naprawdę był pułkownik Ryszard Kukliński. Bo jak Państwo wiecie, ciągle toczy się emocjonalna bardziej niż merytoryczna dyskusja na temat postaci pana pułkownika. Dobry wieczór Państwu. Witek mnie nie uprzedził, że takie pytanie zada i teraz nie wiem, co powiedzieć. Pewnie powinienem na początek krótko powiedzieć. Kukliński dla mnie, ale myślę, że to jest pogląd no, obiektywny, wynikający z wiedzy, którą na jego temat mamy. Był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, który pewnie pod wpływem sierpnia 68 roku, czyli inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, a później masakry grudniowej 70 roku, przejrzał na oczy i postanowił przejść na stronę dobra. Stał się w tym momencie oczywiście tym zasadniczym przełomem w jego biografii jest sierpień 72 roku, kiedy on zaoferował Amerykanom swoją współpracę. Ale gdzieś właśnie na przełomie lat 68-72 nastąpił w nim jakiś przełom i on zrozumiał, że PRL, ale przede wszystkim, że Ludowe Wojsko Polskie jest bardzo ważnym narzędziem wpływów sowieckich w Polsce i może co najważniejsze, jego stan wiedzy związany z tym, że był pracownikiem Sztabu Generalnego i był na dodatek jeszcze pracownikiem zarządu pierwszego Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, czyli najważniejszej komórki w wojsku, można powiedzieć komórki strategicznej, jądra wojska, bo komórki, która planowała obronę, czy w tym wypadku atak na zachód, która decydowała o wprowadzeniu nowych rodzajów broni na wyposażenie wojska, która wreszcie w sposób skoordynowany, stale, permanentnie współpracowała z Moskwą. I z tej perspektywy Kukliński uznał, że Układ Warszawski w tamtym czasie ma po prostu przewagę nad Paktem Północnoatlantyckim i że w sytuacji napięcia międzynarodowego, decyzji o wywołaniu wojny napastniczej przez Moskwę, Układ Warszawski może tą wojnę wygrać. No i tutaj się zaczyna cała jego bohaterska, fenomenalna zupełnie historia. Można powiedzieć szpiegowska. Ten człowiek, to jest, muszę Państwu przyznać,
dla mnie jest pewnym fenomenem niezrozumiałym, był takim samorodkiem wywiadowczym. To nie był człowiek wywodzący się w sensie ścieżki służbowej, biograficznej, z tajnych służb, a zachowywał się tak, jakby był jednym z najwybitniejszych operacyjnych pracowników tajnych służb. Świetnie opanował rzemiosło wywiadowcze. Nie był nigdy na żadnym tego typu szkoleniu. No, na pewno przechodził szkolenia kontrwywiadowcze, ale innymi słowy zachowywał się jak pełnokrwisty, profesjonalny pracownik kadrowy wywiadu i stworzył konspirację jednoosobową. I teraz najlepszym dowodem na to, jak fenomenalną postacią był Kukliński, patrząc chociażby tylko z perspektywy tego rzemiosła wywiadowczego, to jest fakt, że należy do najdłużej niezdekonspirowanych agentów działających w skrajnie opresyjnym systemie, w skrajnie opresyjnych warunkach. To jest prawie 9 lat bez dekonspiracji. 79-81. I to jest na tle całej historii, można powiedzieć, globalnej wywiadu, rzeczywiście wyjątek. Pewnie będziemy dyskutowali, jakie metody pracy wywiadowczej przyjął, co spowodowało, że nie był zdekonspirowany. To jest bardzo ciekawa, fascynująca dyskusja, w jaki sposób on konspirował swoją działalność, jak wielu dygnitarzy partyjnych i wojskowych mu zaufało, co spowodowało, że, szanowni państwo, jak on uciekł w listopadzie 81 roku, już kilka dni był w Stanach Zjednoczonych, to generalicja Ludowego Wojska Polskiego z jego przełożonymi, takimi jak generał Szklarski, Skalski, Kiszczak, Jaruzelski, pukali się w głowę, mówili, że to jest niemożliwe, żeby on zdradził. Oni dwa dni, jeśli się teraz nie mylę, po jego ucieczce w ogóle do jego mieszkania dopiero weszli. Oni przyjmowali wszystkie inne hipotezy z porwaniem włącznie, ale nie przyjmowali do wiadomości, że on mógł być agentem amerykańskim, który ich po prostu zdradził. Oczywiście tu się musi pojawić problem taki, że oni w jakimś sensie zdawali sobie sprawę z tego, czy z tych konsekwencji, czy z tej konsekwencji, że skoro Kukliński był agentem amerykańskim, to tak naprawdę w normalnie funkcjonujących w oparciu o zasady kontrwywiadowcze i zasady związane z tego typu aferą wywiadowczą, czy kontrwywiadowczą również, że naturalną konsekwencją musi być ich koniec. No bo gdyby przyjąć, a tak powinno być to zrobione, ale nie zostało tak zrobione, że Kukliński wyprowadził w pole całe kierownictwo wojska, które się później, jak państwo wiecie, stało kierownictwem państwa, ostatecznie w roku 81 wyprowadził w pole i oni tak naprawdę pracowali nieświadomie dla niego, to oni wszyscy powinni zostać zdymisjonowani przez błędy kontrwywiadowcze, które popełnili. Mieli do niego takie zaufanie, w skrócie rzecz ujmując, że przekazywali mu praktycznie wszystkie tajemnice, wszystkie materiały, do których on tytułu służbowego i prawnego nie miał, żeby je oglądać. Cieszył się tak wielkim zaufaniem. I w momencie, w którym on okazał się amerykańskim szpiegiem, który te wszystkie materiały po prostu wyniósł na zewnątrz, przekazał Amerykanom, no to tak naprawdę Sowieci musieliby odwołać całe kierownictwo państwa. I oni się z tym w jakimś sensie liczyli, ale Sowieci, to jest takie zeznanie generała Skalskiego, że od razu było spotkanie na szczycie. Już nie pamiętam kto, ale któryś z Sowietów powiedział, no towarzysze, sytuacja jest tragiczna, tak naprawdę wszyscy jesteście winni, no ale pracujcie tak, jakby sprawy nie było, a my tu jakoś to zalepimy, zaradzimy, no musimy wprowadzić stan wojenny. I ostatni wątek, który w tym wprowadzeniu chciałem zaznaczyć, zasygnalizować, to samotność tego człowieka i tragizm
osobisty, można powiedzieć, po ludzku przegrał wszystko. Był człowiekiem, który stracił zdrowie, stracił rodzinę, stracił synów, był niezrozumiały, jego działalność również była niezrozumiała. Oczywiście najpierw ze strony dużej części naszych rodaków, Polaków, jest w jakimś sensie niezrozumiała do dzisiaj. Ale co dla niego było bardzo smutne, gorzkie, to w momencie, w którym uciekł z Polski, czy został ewakuowany w listopadzie 1981 roku i przybył do Stanów Zjednoczonych, to zauważył, że również jego działalność, jego misja nie była dostatecznie zrozumiała tam. No i w jakimś sensie, wyobraźcie sobie Państwo, znalazł się na wygnaniu bez języka angielskiego. No oczywiście wszystko, co chciał, mógłby mieć. Czuł po polsku, nie mógł do Polski wrócić, nie mógł się z nikim skontaktować. W jakimś sensie poczuł się tam samotny i niepotrzebny. To był długi proces stawania się Kuklińskiego znów potrzebnym. To jest praca dla amerykańskiej agencji wywiadowczej. To są jakieś nowe związki, przyjaźnie, ale chyba nigdy już nie odzyskał takiego polotu, czy takiego spokoju, radości. Mogę Państwu powiedzieć, że kiedy w 1995 roku spotkałem go jedyny raz w życiu w Nowym Jorku na takim zamkniętym 20-osobowym spotkaniu w Instytucie Piłsudskiego, to był dla mnie absolutny szok. Wszedł mały człowieczek w marynareczce za $5 i strasznie smutny. No i w jakimś sensie tak już było dla niego. Oczywiście to było niezwykle przykre, że po roku 89 w taki sposób przez władzę Rzeczpospolitej i to te z rodowodem solidarnościowym był potraktowany. I znów pewien paradoks, który sam to, mogę powiedzieć, zasugerowałem, spowodował, że żeśmy zaprosili tutaj pana ministra Siemiątkowskiego. To Sojusz Lewicy Demokratycznej, to ci ludzie, oczywiście możemy dyskutować dlaczego, to na pewno była jakaś inwestycja polityczna tej formacji postkomunistycznej, ale to oni doprowadzili do tego, że Kukliński, oczywiście w wyniku też nacisków amerykańskich, że Kuklińskiemu przywrócono tak naprawdę prawo do bycia polskim obywatelem w wolnej Polsce. I za to się panu ministrowi również należą podziękowania. Taki paradoks. Elity solidarnościowe od Wałęsy począwszy, nie wiem, Karola Modzelewskiego, Adama Michnika, wypisywali po prostu straszne teksty na temat rzekomej zdrady Kuklińskiego. Odsądzali go od czci i wiary. Mówili o swoim wielkim szacunku do Ludowego Wojska Polskiego, które on zdradził. On rzeczywiście zdradził i słusznie, że zdradził Ludowe Wojsko Polskie. Zdradził na rzecz Wojska Polskiego, dlatego nieprzypadkowo jest był chyba nazwany przez świętej pamięci Józefa Szaniawskiego pierwszym polskim oficerem w NATO, ale to ta formacja przywróciła mu pełnię praw obywatelskich. Droga była też wyboista, ciężka, trudna, ale to się stało dopiero w drugiej połowie lat 90., w 97 roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja nie byłbym Krakusem, gdybym nie wspomniał pewnego faktu. Mianowicie Ryszard Kukliński uchwałą Rady Miasta Krakowa na wniosek radnego Antoniego Kuźniara, wówczas z UPR-u, został honorowym obywatelem miasta Krakowa. I taki tytuł uroczyście wręczono mu w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. To był chyba jeden ze szczęśliwszych dni Ryszarda Kuklińskiego, kiedy on gościł w Polsce z pełnymi honorami. Naprawdę był bardzo przyjaźnie i dobrze przyjmowany. To tylko taki wtręt. A chciałem, bo tak mnie korci, chciałem zapytać pana ministra, jak wy, pan był wtedy bardzo młodym człowiekiem, ale już gdzieś tam blisko tej władzy PRL-owskiej,
schyłkowego okresu PRL-u. Jak wy wtedy patrzyliście na Kuklińskiego, jak pan potem weryfikował to spojrzenie, już będąc ministrem, odpowiadając za służby, mogąc zasięgnąć wiedzy w archiwach? Po pierwsze, serdecznie Państwa witam. Wyjaśnię, że to jestem między dlatego, że jest to kontynuacja naszego poprzedniego spotkania z panem profesorem Cęckiewiczem, w związku z tym, gdzie rozmawialiśmy o Wojsku Polskim. Padało bardzo wiele tam pytań dotyczących Ryszarda Kuklińskiego i ja na te pytania odpowiadaliśmy. W związku z tym dzisiaj jakby tylko jemu to poświęcimy, ten dzisiejszy wieczór. Pyta mnie pan, co ja w 1988 roku myślałem na temat, bo to ten rok tylko mi przychodzi do głowy na temat Ryszarda Kuklińskiego. Potem ja to nic nie myślałem. Moja wiedza była prawie taka, jak mniej więcej większości Polaków, którzy słyszeli, czytali, słyszeli w Radiu Wolna Europa, ewentualnie czytali to, co zostało opublikowane przez Kulturę Paryską. Nie był to problem. Postać Kuklińskiego politycznym problemem dla formacji politycznej, która rządziła w Polsce od 1993 roku, powstała w momencie, kiedy mieliśmy przystąpić do NATO. I tu, co pan profesor Cęckiewicz mniej więcej to zarysował, stanowisko SLD, spotkania moje nieoficjalne, oficjalne kolegi Millera, decyzja prokuratora generalnego, sąd, to są wszystko jakby historie znane. Mój stosunek do pana Ryszarda Kuklińskiego, najkrócej mogę powiedzieć, jest bardzo złożony. Bo, no, krótko mówiąc, ja podzielam ten pogląd, który został tu wyrażony, że jest to swoista tragiczna postać, która to postać, robiąc sobie, podejrzewam, rachunek sumienia na koniec swojego życia, był, jak ja tak odnoszę wrażenie, człowiekiem bardzo zgorzkniałym. To nie był człowiek, jakby można powiedzieć, pełnego spełnienia. Nie tego, jakby się spodziewał i nie tego, jakby oczekiwał od tego, co się w Polsce zdarzyło po roku 89, od społeczeństwa, od elit i tak dalej. Ale proszę mnie zwolnić jakby z obowiązku mówienia o Ryszardzie Kuklińskim w kategoriach osobistych, to znaczy osoby, która przeżyła swoje dramaty, swoje tragedie, która dokonywała tragicznych wyborów. A już jest sprawa jakby pana Ryszarda Kuklińskiego. Niech mi pan pozwoli, państwo pozwolę, że ja popatrzę na jego osobę od strony warsztatowej. To znaczy od strony osoby, która tam trochę się zajmowała problematyką służb i wywiadu. Więcej w swoim życiu czytałem, można powiedzieć, o tych sprawach, ale i trochę działałem, w związku z tym chciałem na to popatrzeć. Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że postawa życiowa i to wszystko, co potem na koniec się stało z panem Ryszardem Kuklińskim, przy wszystkich honorach, które miał, o których pan mówił, jest bardzo typowa dla byłych agentów, użyję tego sformułowania, agentów wywiadu amerykańskiego, którzy przeszli na drugą stronę, czy jak powiedział pan Cętkiewicz, przekroczyli to smugę cienia. Pan Ryszard Kukliński mieszkał w tym bardzo takim zamkniętym osiedlu koło Langley, tam gdzie jest siedziba Centralnej Agencji Wywiadowczej, w dobrych warunkach, ale to była złota klatka. Obok siebie miał bardzo sobie podobnych, starszych, zgorzkniałych mężczyzn, którzy byli uciekinierami z różnych służb, głównie służb radzieckich, którzy zadawali sobie pytanie, czy słusznie postąpiłem i czy ten mój wybór był dobry, czy nie. To bardzo charakterystyczna zresztą postawa opisana w różnych pamiętnikach, wspomnieniach. W związku z tym Ryszard Kukliński też tego w jakimś sensie doświadczył. Ja bym chciał powiedzieć tak. Na temat Ryszarda Kuklińskiego jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego, że w momencie, kiedy Ryszard Kukliński zdecydował się nawiązać kontakt, pan Cęckiewicz uważa, że w 72 roku, ja się skłaniam do innej daty, o tym za chwilę. Ale jakiej? Ale za chwilę, to za chwilę. To przekroczył smugę cienia. Wszystko od tego momentu, co robił, przestało być jego własnością. To jest cecha wszystkich agentów. On jest własnością swojej centrali wywiadowczej, cokolwiek robi, cokolwiek mówi, nawet jak zakończy się jego misja, to musi pozostać lojalny w stosunku do swojej centrali. W związku z tym wszystko na temat tego, co robił pan Ryszard Kukliński,
czy po 72 roku, czy tam po 60 którymś, jest znamy tylko z jego opowieści i z dokumentów, które zostały opublikowane przez Centralną Agencję Wywiadowczą. Centralna Agencja Wywiadowcza opublikowała zaś to, co uważała za stosowne opublikować i nie ma żadnej możliwości i żadnej siły dokonać weryfikacji, jakiego typu dokumenty nie zostały opublikowane, a czy te, które zostały opublikowane, odpowiadają absolutnie, czy są autentyczne. Markus Wolf, długoletni szef wywiadu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, w swoich pamiętnikach kiedyś napisał, że problem byłych agentów to jest taki, że nawet jak już przestaną być agentami i zdecydują się mówić prawdę, to i tak nikt im nie wierzy. I to jest mniej więcej kanon w tych służbach. Jesteś właścicielem, tak jak to pisał Suworow w swoim akwarium, do nas jest bardzo trudno, bracie, się dostać, ale jak się już dostaniesz, to jesteś i z butami, krawatem, jesteś już po prostu na całe życie. I tu jest tego punktu widzenia każdego badacza trudność, żeby otworzyć drogę życiową, postawę i to wszystko, co było udziałem Ryszarda Kuklińskiego. Wiemy tylko to, co on mówił i zdecydował się mówić i wiemy tylko to, co się zdecydowała jego centrala wywiadowcza opublikować. I myślę, że już tak do końca zostanie. Nie wierzę w to, że jakakolwiek porządna agencja wywiadowcza jest w stanie opublikować wszystko na temat swojej agentury, bo nie byłaby, krótko mówiąc, agencja wywiadowcza, jeżeli by się zdecydowała na taki krok. I tu jest właśnie ta podstawowa trudność, jeśli chodzi o ocenę funkcjonowania pana Ryszarda Kuklińskiego. Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę. To nie jest jednowymiarowa postać. I teraz tak, jeżeli się mamy umówić, że mamy pisać i mówić hagiografię Ryszarda Kuklińskiego, to ja oczywiście w takiej konwencji też potrafiłbym mówić, używać bardzo pięknych, wzniosłych słów i do tego odpowiednich przymiotników, ale to chyba nie ma sensu. Nie, my tutaj raczej staramy się mówić. W związku z tym trzeba sobie zadać kilka podstawowych pytań. Kim był Ryszard Kukliński? Młodym człowiekiem, urodzonym w 1930 roku, który w 1947 roku bez żadnych wahań ze swojej strony, afirmując istniejący system narzucany nam systemem pojałtańskim, zapisuje się do Polskiej Partii Robotniczej i zgłasza się do szkoły oficerskiej. On ma 17 lat wtedy. No ma 17 lat, tylko proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie, używam tej narracji, która dzisiaj jest bardzo modna, w lesie jest 2-3 tysiące żołnierzy wyklętych. Nie ma żadnych wahań z jego strony, żeby zasilić szeregi żołnierzy wyklętych. Ostatecznie Inka też miała 17 lat, jak była sanitariuszką i była po tamtej stronie. Mało tego, że się zapisuje do partii, mało tego, że się stara dostać do szkoły oficerskiej, to fałszuje również swój życiorys. No bo w tym swoim życiorysie pisze, że podczas okupacji był członkiem Związku Walki Wyzwoleńczej. Dla tych, którzy słabo znają historię, to powiem, że to takie małe, mikroskopijne grupy konspiracji komunistycznej przedpeperowskiej. Związek Walki Wyzwoleńczej, Stowarzyszenie Młot i Sierp, Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Radzieckiego, mające absolutnie aberracyjny program. To był program Polskiej Republiki Rad i wcielenia Polski do Związku Radzieckiego. To pisze, bo jemu się wydaje, że tym życiorysem ułatwi sobie wstąpienie do i zostanie oficerem. No, oczywiście ktoś później to sprawdzał, ten jego życiorys, i wydało się to bardzo podejrzane, że 11-letni młody, no dziecko, 11-letnie dziecko mogło być w konspiracji komunistycznej, zostaje ze szkoły oficerskiej usunięty. Zostaje usunięty ze szkoły oficerskiej i na osobistą interwencję wiceministra obrony narodowej Popławskiego, Stanisława Popławskiego, oficera radzieckiego czy generała radzieckiego, który zajmuje stanowisko wiceministra, jest przywrócony. Nigdy nie znalazłem żadnej wypowiedzi pana Kuklińskiego, który by wyjaśnił ten fenomen. Jak to się stało, że w jego sprawie podejmuje interwencję aż wiceminister obrony narodowej, jest przywrócony, promowany, jest chorążym. Potem przez 11 lat w garnizonie kołobrzeskim przechodzi tak normalną, klasyczną drogę oficerską. Od dowódcy plutonu, pomocnika szefa sztabu batalionu, szefa sztabu batalionu, dowódcy batalionu. W międzyczasie kończy wieczorową maturę.
musi być wybijającym się oficerem, tego liniowym podkreślam, czego nikt nie może zakwestionować, że zostaje desygnowany do Akademii Sztabu Generalnego. Będąc kapitanem, to jest to dla oficera liniowego, jest to naturalna po prostu droga kariery, tego nikt po prostu nie kwestionuje. Ale nawet w tym Kołobrzegu ma pewne epizody, które świadczą o pewnych, jak to mówią ci, którzy go znają, był oficerem, któremu więcej wolno było. No to jest na przykład to, że on swoim jachtem, już miał jacht, pływał na Bornholm, pływał do Szwecji, oficer służby czynnej w latach 60. Dzisiaj wiemy z innych dokumentów, że był współpracownikiem wojskowych służb, no to nie informacyjne, jako wojskowe służby wojskowa służba wewnętrzna. Stąd ja mam pewne wątpliwości, o których mówił pan profesor Cęckiewicz, że był samolotkiem. Podejrzewam, że przechodził szkolenia. Mimo wszystko przechodził szkolenia, bo jeżeli go był w zainteresowaniu operacyjnym kontrwywiadu, wysyłano go w szpiegowskich misjach do Szwecji, to musiał być przedtem w jakimś sensie przeszkolony. Szkolony, jak go szkolony, czy był profesjonalnie szkolony, to jest mi absolutnie trudno dzisiaj powiedzieć, ale to jest. Jest to faktem. Jest w sztabie generalnym, z tego sztabu generalnego jego kariera bardzo dobrze się rozwija. Wyjeżdża do misji do Wietnamu. Jest w grupach rozjemczych. I tu mam obowiązek powiedzieć, że jest to kolejna wątpliwość. Tak się złożyło, że z jego grupy wcześniejszej, mieszkającej na tej samej kwaterze, korzystającej z tej samej opieki, tej samej gospodyni, trzech jego poprzedników zostało zwerbowane przez wywiad amerykański. No, nazwiska to są już historyczne, w związku z tym nie ma co ich tam wspominać. Dla mnie jest to problemem, na które nie potrafię dzisiaj oczywiście odpowiedzieć, bo nie mam dokumentów i prawdopodobnie nigdy nie odpowiem na to pytanie, nikt nie odpowie. Czy Ryszard Kukliński był oferentem w 72 roku, zgłosił się podczas znów kolejnego rejsu do Kilonii. Była tajna misja wykonywana przez na zlecenie zarządu drugiego sztabu generalnego. Zarząd drugiego sztabu generalnego, no to jest wywiad wojskowy. Między innymi dlatego wysyłano go, jego i grupę oficerów w tej misji pod pozorem jachtu turystycznego czy rejsu turystycznego, że rozpatrywano przyszły kierunek ataku, inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Danię i na Schleswig-Holstein, na te okolice. Jak rozumiem, ich zadaniem było, czy to było profesjonalnie zrobione, czy nie, to nie mam na ten temat pojęcia, było rozpoznanie jakby kierunku. To jest kolejny dowód, że był nie tylko oficerem liniowym, ale się cieszył bardzo dużym zaufaniem wojskowych służb specjalnych. Czyli nie był, można powiedzieć, takim tuzinkowym, tylko oficerem. Ja się skłaniam mimo wszystko do tezy, że Ryszard Kukliński nie był oferentem. Że to, co napisano w jego, no tam, co opublikowała Kultura Paryska w latach 80., co mówił w wywiadach na temat tych, że ofertę złożył w Kilonii, pisząc łamaną angielszczyzną listy do konsulatu i tak dalej, no znane są te sprawy. To jest po prostu legenda, że z dużym prawdopodobieństwem, tak jak jego trzech poprzedników w Sajgonie zostało zwerbowanych przez wywiad amerykański, tam przynajmniej pierwszy raz nastąpiło jego kontakt z wywiadem amerykańskim. I teraz jest tak, wywiad amerykański dzisiaj tworzy wielką legendę swojego najlepiej usytuowanego agenta w sztabie generalnym. No, takie wrażenie. Pogrzeb jego był w Langli z wielką taką, pompą, ale w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Był odznaczony medalem dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej. No to świadczy o tym. Ale jednocześnie nawet z tych wspomnień oficerów, te co zostało opublikowane, wynika, że oni go traktowali bardzo instrumentalnie. Na przykład on poprosił, że będzie współpracował tylko z tym oficerem pierwszym, z którym się spotkał w Kilonii. Tak wynika z publikacji. Utrzymywano go przez całe te lata, 9 lat,
że jego prowadzącym oficerem jest ten sam oficer, którego pierwszy raz spotkał w Kilonii. Gdy tymczasem ten oficer poszedł już dawno do różnych innych zadań, następni trzykrotnie się zmienili oficerowie. Zachowano tylko i wyłącznie styl, pisownię poprzednika i na tym czuwał specjalny zespół psychologów i innych, żeby te pisma nie różniły się, czy te polecenia i tak dalej, od tego, co było po prostu wcześniej. Dla mnie to po prostu, ja się w ogóle nie dziwię. Ja się pozwolę sobie na jedyną osobistą dygresję. Kiedyś w Langley rozmawiałem z jakimś oficerem, który mnie tam próbował przekonać i mówił bardzo ładne rzeczy na temat pułkownika Kuklińskiego. Ja go zapytałem, przepraszam, a czy zaprosiłeś kiedy pułkownika Kuklińskiego do domu? Czy przedstawiłeś pułkownika Kuklińskiego swojej żonie? Czy poprosiłeś go na ojca chrzestnego swoich córek? No, spojrzał na mnie, zrozumiał moją intencję, o co chodzi. Znaczy po prostu takie historie to muszę sobie opowiadać dziennikarzom i tak dalej, ale no, wiadomo, żeście go traktowali tak, jak się traktuje, przepraszam, każdego agenta. Użyję bardzo ordynarnego określenia, które w tych służbach obowiązuje. Agent to jest po prostu stuk. Stuknięty, zwerbowany. Oczywiście jemu się tego nie powie nigdy. Jemu się będzie było legendy, by się opowiadało. Będzie się wręczało medale, odznaczenia i tak dalej. W tym świecie szanuje się tylko oficerów. Z punktu widzenia służby amerykańskiej był Ryszard Kukliński agentem. Z naszego punktu widzenia to jest w ogóle inna dyskusja. I ostatnia, przepraszam za ten dłuższy wstęp, ostatnia moja jakby dygresja. Ja stawiam po prostu taką hipotezę, której nie jestem oczywiście w żaden sposób udowodnić, ale kompensuję sobie tę hipotezę rozmowami, które miałem z różnymi po prostu ludźmi. Jak to jest możliwe, że przez 9 lat w sztabie generalnym jest oficer dopuszczony do jednych z największych tajemnic i oficerowie obiektowi kontrwywiadu musieliby być ślepi, żeby nie dostrzegli, że w jego zachowaniu, w jego postawie, życiorysie jest coś nie tak jak trzeba. I oczywiście można powiedzieć tak, jak się to tłumaczy, jestem w stanie nawet powiedzieć, że to jest racjonalne. Amerykanie mieli w swojej agencji Kreta Amesa, który kilkanaście lat, też chyba kilka lat funkcjonował. No, ten ma na swoim koncie kilka, może cmentarzy wydanych agentów w Związku Radzieckim, którzy zostali straceni. Gdzie się potem, jak się robiło analizy, to przepraszam, ślepy musiałby dostrzec, że z tym człowiekiem coś nie jest. Ale indolencja, biurokracja, no tak, taki, jak to w tego typu instytucjach jest. I tu też tak mogło być. Stopa życiowa, sposób zachowania się, ta żarówka, którą w raporcie gdzieś zapisano, to jest klasycznym takim, no, można powiedzieć, przykładem w tamtej technice oczywiście. Kontrwywiad w takich wypadkach zawsze sprawdza w lampkach nocnych na biurkach moc żarówek. Mocna żarówka świadczy o tym, że komuś bardzo zależy na świetle, że fotografuje po prostu dokumenty. Gdzieś w jakimś raporcie jest to zapisane, że u niego była setka. Też to zostało zignorowane. Więc mówię, jest dużo tego typu historii, które można sobie wytłumaczyć czym. Albo miał specjalne prawa i ktoś go chronił, w związku z tym jemu było więcej wolno niż innym, albo tak jak w dużym prawdopodobieństwem też tak mogło być, po prostu ignorowano. No, ten, kto odpowiadał za osłonę kontrwywiadowczą sztabu generalnego, był, no, nie przywiązywał do tego być może wagi, nie przykładał się do pracy, popełniał po prostu błędy. I na końcu chcę powiedzieć, proszę Państwa, to jest naprawdę tragiczna postać, które należy rozpatrywać w całej złożoności. Człowiek ten żył 70 kilka lat. I w tym czasie, jak każdy człowiek, ma i wzloty, i upadki. I jesteśmy w stanie za te wzloty go szanować. Ale to nie jest powód, żeby tam, gdzie mamy wątpliwości, o tych wątpliwościach nie mówić. I pozwoliłem sobie kilka tego typu wątpliwości powiedzieć, choć jeszcze rozumiem, będę miał okazję o innych sprawach też jeszcze powiedzieć. Oczywiście tak. Bardzo dziękuję. Moim zdaniem bardzo cenna wypowiedź, bo tak osadzająca
no, w takim już zimnym świecie wywiadu i kontrwywiadu tą postać. Myślę, że profesor Cęckiewicz będzie chciał do tej wypowiedzi coś dodać, bo tam się pojawiła też i kontrowersja, kiedy został zwerbowany. Prawda? Ja nie chciałbym wchodzić w jakąś wielką polemikę, bo ja tam, gdzie pan minister mówił o faktach, ja się oczywiście zgadzam. Natomiast tam, gdzie pojawiły się jakieś interpretacje, no to bym oczywiście mógł dyskutować. Ja swoją książkę Atomowy szpieg napisałem właśnie w taki sposób, w jaki oczekiwałby pewnie pan minister, przez co dla części środowisk patriotycznych, niepodległościowych ta książka była no w jakimś sensie szokiem, nawet sam tytuł Atomowy szpieg, słowo szpieg było dla wielu nie do przyjęcia, ale też odtworzenie całej drogi biograficznej, służbowej pułkownika Kuklińskiego było dla wielu rzeczywiście trudno przyswajalne, tak bym powiedział. Dlatego, że ja odrzucam tę koncepcję człowieka, który wszedł do Ludowego Wojska Polskiego jako Konrad Wallenrod. W ogóle nie wierzę w Konradów Wallenrodów, a w tym przypadku może szczególnie nie wierzę. Ja uważam, że fenomen tej postaci, poza tym, co mówiłem wcześniej, czyli tym opanowaniem fachu wywiadowczego, polega właśnie też na jego przemianie. Ja uważam, że ta przemiana była autentyczna. Natomiast pisząc tą książkę, starałem się z wszystkich dostępnych materiałów, jakie na dzień dzisiejszy, czy wówczas w 2014 chyba, czy 2015 roku były one dostępne, wycisnąć wszystko, co o Kuklińskim po prostu jest i napisać, no powiem banalnie, książkę prawdziwą. Z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza no, osobistej pracy w Wojskowym Biurze Historycznym, napisałbym pewnie lepszą książkę, ale tylko w tym aspekcie i w tym rozdziale, nawet myślę o tym, czy by nie napisać takiej książki osobnej, na temat stanu wiedzy pułkownika Kuklińskiego. Otóż to, co Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki, Puchała teraz najczęściej opowiadają, że on tak naprawdę nie miał jakiejś poważnej wiedzy, którą mógł się dzielić z Amerykanami, to wszystko przez dostęp do materiałów zarządu pierwszego operacyjnego, w tym do dokumentów, które sam własną ręką sygnował Kukliński, albo do których miał dostęp, albo do różnego typu gier wojennych, w których brał udział, co jest odnotowane w tej dokumentacji. Z całości tych materiałów wynika, że zakres wiedzy, który on posiadał, był potężny, był gigantyczny i był, można powiedzieć, tożsamy z ludźmi, którzy pełnili stanowisko szefa sztabu generalnego czy ministra obrony narodowej w warunkach Polski Ludowej. Innymi słowy, wiem więcej na ten temat niż jak pisałem swoją książkę. Natomiast oczywiście w jednym tylko aspekcie tutaj wejdę w polemikę, nie ma jakiegokolwiek dowodu. I tutaj się powołam na analizę wewnętrzną po ucieczce czy ewakuacji Kuklińskiego w 1981 roku. Cała sprawa dotycząca analizy drogi służbowej, życiowej pułkownika Kuklińskiego przeprowadzona w WSW po jego ucieczce jednoznacznie wykluczyła możliwość werbunku w Wietnamie. Oni po prostu nie posiadali cienia dowodu na to, że mogłoby już tam dojść do zdrady z ich punktu widzenia. Mało tego, została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej teczka wyjazdowa jednostki numer 2000, no bo żołnierze, którzy wyjeżdżali na stanowiska międzynarodowe,
attaché wojskowi, do różnych instytucji międzynarodowych, przechodzili jakby na uposażenie zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego, i ta teczka wyjazdowa Kuklińskiego, jeśli chodzi o Wietnam, się zachowała. I z tej teczki wynika, że był bardzo gorliwym bolszewikiem, do tego stopnia, że no, realizował niewątpliwie operację międzynarodową, sowiecką, związaną z przykryciem jakby na arenie międzynarodowej zbrodni, które w ramach operacji TET w styczniu 1969 roku przeprowadziły jednostki liniowe i partyzanckie komunistycznego Wietnamu na ludności cywilnej. On wtedy był, można powiedzieć, kimś w rodzaju międzynarodowego prokuratora, który stanął na czele komisji, która miała zbadać odpowiedzialność właśnie tych jednostek za zbrodnie, i mówiąc brutalnie, skręcił całe to śledztwo, nie konsultowawszy z członkami tej międzynarodowej komisji, orzekł, że tych zbrodni potwornych rzeczywiście dokonały jakieś oddziały nie do końca związane z dowództwem północnego Wietnamu. Za co zresztą został wynagrodzony przez generała Oliwę, jeśli się teraz nie mylę, wyróżniony, dostał wakacje dwutygodniowe chyba w Kambodży ze swoją kochanką, mógł wyjechać w tamtym czasie właśnie w nagrodę do Kambodży, kupił samochód później, jeszcze międzylądowanie we Włoszech. W każdym razie był tak gorliwy. Analizowano również jego kontakty z Amerykanami, o ile inni takie kontakty mieli. Zresztą Amerykanie tam wystawili, to jest bardzo ciekawa historia, polskojęzyczną, polskiego pochodzenia najpewniej, oficer CIA, która szukała kontaktu z przedstawicielami Polski Ludowej, ale on akurat stronił od tych relacji. To jest o tyle ważne, wydaje mi się, że oni rzeczywiście, komuniści po 1981 roku, szukali dowodu na to, że źródła jego zdrady tkwią w Wietnamie. Jak mówię, nie znaleźli po prostu cienia dowodu, jakiejś relacji. Mało tego, nawet relacje osób, które, w tym oficerów WSW i zarządu drugiego, którzy z nim byli w tym czasie w Wietnamie, on był krótko zresztą, też musicie Państwo o tym wiedzieć, on był chyba 3 miesiące, listopad 68, styczeń, czy przełom stycznia i lutego 69, no to jest bardzo krótki czas. W każdym razie oni wszyscy po prostu mówili, że on się tam w gruncie rzeczy wzorowo, poza sprawami damsko-męskimi, co było w jakimś sensie no, charakterystyczne w ogóle dla tej postaci, pułkownika Kuklińskiego, ale poza tym zachowywał się wzorowo, no, jeśli chodzi o te relacje z Amerykanami, że były próby podejścia, ale on z nich nigdy, w odróżnieniu do kolegów, którzy chętnie na przykład szli na różne rauty, spotkania z Amerykanami, on z tego miał nie korzystać. Jeśli wolno jeszcze, to chciałem słów kilka powiedzieć na temat tego kontrwywiadu, bo tu pan minister zawiesił to pytanie, jak to się stało, że no kogoś takiego oni mogli nie odkryć, nie znaleźć dowodów na to, że on się jakby niezgodnie z regułami zachowuje. No bo taki był ten system kontrwywiadu wojskowego PRL. On był tak dziurawy, bo gdyby był inny, to Jaruzelski nigdy nie byłby szefem sztabu albo ministrem obrony narodowej. To po prostu był statek pijany. To w ogóle nie funkcjonowało. Jak się pan pyta, panie ministrze, na jakiej zasadzie on miał dostęp do wielu super ważnych, najważniejszych dokumentów w sztabie generalnym, no to on nie miał w ogóle prawa do ich czytać. On miał bardzo jasno określony zakres dokumentacji, którą mógł czytać. A ja tutaj to opisuję. To jest fenomenalne, jak oni po jego ucieczce opowiadają, na jakiej zasadzie Rysiek miał dostęp do tych materiałów. Ano na takiej na przykład, że szef czy wariat, tam różnie na Jaruzelskiego, zależy kto, o kim mówimy, mówił, na przykład o godzinie 20 wpada na pomysł, żeby daje dwie teczki generałowi Szklarskiemu i mówi, wiesz, na jutro na 7 czy 8 rano to mi zrób notatkę z tych dokumentów. No Szklarski po prostu załamany kompletnie, przecież nie jest w stanie tego przeczytać, no ale ma Ryszarda Kuklińskiego, który chętnie dokona takiej analizy.
Tak? No i on rzeczywiście dokonywał takiej analizy, pisał na 2-3 strony notatkę, przy okazji wszystko fotografował, przekazywał rolkę Amerykanom gdzieś tam w drzewie czy w lesie, tak? I notatka była, szef czy wariat był zadowolony, że taka notatka jest, bo sam nie miał czasu czytać, Jaruzelski. Przy czym Szklarski jeszcze mówi o tym, że prosił Ryśka, żeby się nie wpisywał oczywiście do metryczki, że widział te akta. No, żeby tam jakiś pułkownik Gendera z WSW nie zauważył, że przecież halo, halo, pan nie powinien tego czytać, a pan się wpisał do tych akt. No więc Rysiek się po prostu nie wpisywał do tych akt, tak? I w ten sposób pozyskiwał bardzo duży potencjał wiedzy. Do tego dochodzi jeszcze aktywność Ryśka w PZPR-ze, w strukturze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, struktury podstawowej organizacji partyjnej w wojsku. Był aktywistą partyjnym. No do tego stopnia, proszę sobie wyobrazić, to jest tak zabawne, ale jak oni, jak WSW orzekło, że zniknął pułkownik Kukliński, to Skalski, jeśli się teraz nie mylę, powiedział, nie no przecież ktoś tutaj był i widział Ryśka na siadówce partyjnej, ale tam teraz nie wchodźcie na tą nasiadówkę partyjną, bo tam są bardzo ważne rzeczy teraz omawiane i kilka godzin czekano po prostu, aż się ta nasiadówka partyjna skończy i się okazało, że Ryśka po prostu tam nie ma, bo on już był w Stanach Zjednoczonych, czy przynajmniej w Niemczech, w Berlinie. Ale to na pewno była bardzo ważna legenda konspirująca jego działalność szpiegowska. Związki osobiste, koleżeńskie z całą wierchuszką wojska i partii. No, w tym sensie, że pierwszym sekretarzem w październiku 1981 roku został generał Jaruzelski, który był i premierem, i ministrem obrony narodowej. No, świetnie go znał, pisał dla niego przemówienia. Inny obszar, tak skacze po różnych, można powiedzieć, piętrach jego konspirowania przez niego swojej działalności szpiegowskiej. To są na pewno kobiety. System, można powiedzieć, zorganizowany system kochanek, który on zbudował, to jest prawie 30 kobiet, też nieprzypadkowo usytuowanych w sensie ich służby, to są panie z kancelarii tajnej, różnych pionów w wojsku, w zarządzie pierwszym, w sztabie generalnym, to jest pani z gabinetu Wojciecha Jaruzelskiego. Wszystkie te kobiety, po co on utrzymywał z nimi stosunki? Potem trochę z zazdrości Kiszczak mówił, no on później to już w ogóle z nimi intymnych relacji żadnych nie miał, tylko obiecywał im coś i one tak przez jakiś czas z nim no, utrzymywały więź koleżeńską, licząc na to, że pewnie do czegoś poważniejszego dojdzie, ale co tu jest istotne? One miały dostęp do wiedzy, którą się po prostu z nim dzieliły, a z drugiej strony one legendowały, mówiąc językiem służb, one legendowały ten system łączności, który po jego powrocie z kursu w Moskwie w 1975 roku musiał zastąpić łączność osobistą związaną z tym, jak on brał udział w rejsach. Do 1975 roku Kukliński spotyka się z oficerami prowadzącymi w różnych portach, do których zawija jego jacht podczas tych szpiegowskich misji, o których pan minister mówił, ale po 1975 roku, jako już można powiedzieć w pełni autoryzowany oficer Ludowego Wojska Polskiego Układu Warszawskiego po kursie w Sowietach, no kontrwywiad WSW, partia, wojsko, przełożeni stwierdzają, że on jest już tak cennym pracownikiem Ludowego Wojska Polskiego, że on nie może już brać udziału w tych rejsach. No więc pojawia się wtedy problem, a w jaki sposób teraz Kuklińskiego łącznikować przez CIA? Jak ma CIA go łącznikować w Warszawie? No i po sprawie Pienkowskiego Amerykanie zrezygnowali z relacji face to face agent, oficer prowadzący, więc musiał być to system zastępczy, tak, tego łącznikowania, czyli po prostu wymiana materiałów wywiadowczych, instrukcji wywiadowczych za pomocą tak zwanych martwych skrytek. No i teraz tak, pracownik zarządu pierwszego operacyjnego sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego, od 1977 roku szef oddziału pierwszego, najważniejszej komórki w zarządzie pierwszym operacyjnym. No nie może sobie pojechać po prostu do lasu co 3 dni, czy co 5 dni i obsłużyć tam martwą skrytkę. No jak on to po prostu sprzeda
kolegom w pracy czy w USW, jak się tym zainteresuje. Więc on wytworzył wokół siebie atmosferę kobieciarza. Co nie było trudne, bo on był z tego znany, mówiłem Państwu już o tym wątku wietnamskim. I on regularnie, co kilka dni, zabierał którąś z koleżanek do lasu, czy do lasów różnych okolicznych, w których były martwe skrytki, i obsługiwał te martwe skrytki, wychodząc z samochodu, mówiąc na przykład tym koleżankom, że idzie tam za potrzebą, wracał po 10-15 minutach, zostawiał tam rolkę sfotografowanych dokumentów i bardzo często one, zresztą w dość brutalny sposób przesłuchiwane po jego ucieczce, mówiły, że bardzo często wracał po tych 10-15-20 minutach i mówił, wiesz, przypomniałem sobie, muszę wracać do sztabu, do pracy. Ale czasem rzeczywiście dochodziło do jakichś relacji intymnych. One temu, te kobiety wszystkie temu służyły, żeby legendować po prostu te wyjazdy i obsługę martwych skrytek. No co tylko oczywiście pokazuje, jak ten system kontrwywiadu był słaby, jak był dysfunkcjonalny. No, wiecie Państwo, w jakimś sensie jakby to trwało po roku 89, ale to jest pewnie na inną dyskusję. I jeszcze jedna ostatnia polemika, bo tutaj jest bardzo ciekawe to, co pan minister powiedział, z czym ja się absolutnie nie mogę zgodzić. Proszę tego do siebie jakby nie odbierać, nie przyjmować, ale ta wizja stosunku tajnej służby, zachodniej tajnej służby do swojego agenta, To jest wizja sowiecka, to znaczy pogarda de facto wobec źródła osobowego. Tu widziałem parę osób z tajnych służb, może będą chciały się na ten temat wypowiedzieć. To jest charakterystyczna cecha sowieckich i rosyjskich tajnych służb. Pogarda dla źródła. Agent to jest nikt. To jest ktoś, z kogo wyciskamy stan wiedzy, a potem to go traktujemy po prostu jak takie zero. Jak takie nic. Jak będzie nam niepotrzebny, to już pal sześć, co z nim się stanie, może zginąć, wpaść pod samochód, możemy go sami zlikwidować. Otóż w tajnych służbach zachodnich jest odwrotnie. Tam jest wielki szacunek do źródła. I to, co pan minister, to w jakimś sensie było sprzeczne w pańskiej wypowiedzi, powiedział o stosunku do Kuklińskiego, amerykańskiej służby wywiadowczej, właśnie pokazuje. Ten wielki szacunek do źródła, bo w całej tradycji anglosaskiej zwłaszcza praca na rzecz tajnych służb jest jakimś rodzajem nobilitacji. I dla tego, który podejmuje tą współpracę, i dla służby, która kogoś takiego pozyskuje. Natomiast w warunkach sowieckich, w tym sensie również PRL-owskich, to widać do dzisiaj, i to jest bardzo trudne w ogóle zmienić tą świadomość wśród żołnierzy kontrwywiadu, wywiadu czy służb cywilnych, jest kompletnie, jak powiedziałem, odwrotnie. Ja sądzę, że pan minister Siemiątkowski jeszcze będzie miał ochotę się odnieść, tak? Powiem tylko jedną rzecz i tutaj uczynię rzecz kontrowersyjną, mianowicie powołam się na generała Czesława Kiszczaka, którego wielokrotnie wypytywałem o postać Kuklińskiego i za każdym razem on opowiadał anegdoty o tym, jak razem byli na kursie w Moskwie, jak Rysiek świetnie rysował mapy, świetnie się orientował w tym wszystkim, więc jeden pokój wyłożyli mapami, a w drugim spali. I potem w skarpetkach, bo on to tak opisywał barwnie, w skarpetkach chodzili po tych mapach, po tej podłodze i tam Rysiek wyrysowywał za nich dwóch przeróżne rzeczy. No to była taka opowieść anegdotyczna. Ale zawsze kończył swoje wypowiedzi na temat Kuklińskiego, poddając w wątpliwość, czy rzeczywiście to, co wiemy o Kuklińskim, to jest pełna prawda. Oczywiście sugerował, że tam jest jeszcze trzecie dno. I gdyby panowie się do tego odnieśli, na koniec, zanim oddamy Państwu głos i zaczną się pytania. Czy jeszcze było inne dno? Czy możliwe jest w ogóle, żeby było inne dno tej sprawy? Ja rozumiem, że chodzi o ten wątek GRU, tak?
No więc wrócę jeszcze raz do, przepraszam, do swojej książki, prywatnego dzieła. Ja tutaj ten wariant oczywiście rozważam, ale też żebyście Państwo zrozumieli. Ja wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, jako teoretyk, czym są służby specjalne. I wiem, że taką cechą charakterystyczną dla tajnych służb jest pragmatyzm. Można powiedzieć skrajny pragmatyzm i cynizm. I w tym sensie to, co mówił tutaj w tym swoim wystąpieniu pan minister, pełna zgoda, co nie oznacza właśnie tego braku szacunku dla źródła, jeśli chodzi o zachodnie tajne służby. I w tym kontekście rzeczywiście umiejętne prowadzenie Kuklińskiego z tym sztabem psychologów, wykorzystywaniem pewnych elementów jego cech charakteru, emocji, no dużo by o tym mówić. W tak umiejętny sposób to Amerykanie wykorzystali, że on rzeczywiście na odległość, bez tych spotkań osobistych z oficerami prowadzącymi, czuł się rzeczywiście jakby był w jakiejś bardzo bliskiej, przyjacielskiej relacji z oficerem prowadzącym. Ale wracając jakby do kluczowej tej kwestii związanej z sowieckimi tajnymi służbami. Ja tutaj, wiecie Państwo, rozważam na kartach swojej książki ten wariant, ale nie po to, żeby obalić tą koncepcję, że on był agentem GRU, tylko jakby starałem się uwypuklić, że z punktu widzenia Amerykanów oferta współpracy ze strony GRU byłaby pożądana. Żeby go jeszcze lepiej legendować, czy wzmocnić jego pozycję bezpieczeństwa w Ludowym Wojsku Polskim, ale wydaje mi się, że takiej oferty mu po prostu nie złożono. Chociaż on z towarzyszami radzieckimi świetnie się, w świetne relacje rzeczywiście wszedł. Wiecie Państwo, WSW dokonało analizy na przykład jego kalendarza, jego zapisków, jego numerów telefonów, łączeń telefonicznych. No z tego wszystkiego wychodził taki obraz człowieka, który ma dość dobre relacje z ataszatem wojskowym ambasady sowieckiej w Warszawie. Oni uznali też, że czasem on nadużywał tej legendy człowieka świetnie ustosunkowanego z Sowietami. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że Amerykanie dopuszczali taką możliwość, że taka oferta by się pojawiła, ale niestety taka oferta się nie pojawiła. Dlatego na przykład Amerykanie bardzo parli do tego, żeby w jak najszybszym czasie Kukliński na kurs strategiczno-obronny do Moskwy pojechał. Oczywiście i pewnie z przyczyny takiej, że po powrocie jego pozycja byłaby już zupełnie inna. Tak się rzeczywiście stało w strukturze sztabu generalnego, ale też być może z tego powodu, że oczekiwali jakiejś oferty ze strony sowieckich tajnych służb. Natomiast podsumowując, to było stanowisko super pragmatyczne, zgodne z zasadami sztuki wywiadowczej, ale co do tego, że on był lojalnym współpracownikiem CIA, nie ulega to dla mnie wątpliwości i dla nich również to nie ulegało wątpliwości, ale taką możliwość oni dopuszczali. Na dzień dzisiejszy cienia dowodu na to nie ma. Tam w Rosji się pojawił artykuł kogoś podobnego do Wołoszańskiego na ten temat, ale to jest po prostu niepoważne, co przywołuje tam pan Puchała i kilku innych. Chyba w Trybunie kiedyś był, czy w Tygodniku, nie na temat ten temat artykuł, ale to jest słabe po prostu. Z tego tak naprawdę nic nie wynika. Pan minister, bardzo proszę. To może odpowiadając na pana pytanie, możemy się poruszać tylko w sferze spekulacji. Nigdy nie będziemy mieć nigdy nie dostaniemy dostępu do jakichkolwiek dokumentów po stronie rosyjskiej. To, co jest na Łubiance i co jest w siedzibie SWR-u, jeżeli nawet coś jest, to tylko jest dla ich wiadomości. A jeżeli, czy nawet jeszcze GRU, to już w ogóle zapomnijmy o tym. A jeżeli nawet zostanie cokolwiek opublikowane, to proszę pamiętać, że nawet jeżeli zostanie opublikowane, to obowiązuje zasada, że się do końca nie wierzy. To ma wykonać jak pewną misję.
jest do spełnienia pewne zadanie, w związku z tym się te informacje wysyła. To można tylko per analogia, ale to już jest tylko w sferze absolutnej spekulacji. I to bardziej jako gra intelektualna niż oparta na faktach. Precedensy są i dyskusje do dnia dzisiejszego trwają. I oczywiście będą tacy, którzy będą mówili, że było tak albo było inaczej. Myślę o dwóch poprzednikach pułkownika Kuklińskiego, oczywiście z innego wymiaru, z innego pułapu. Światło i Goleniewski. Światło, ponura postać z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i podpułkownik Goleniewski, który w 1961 roku jako szef wywiadu naukowo-technicznego, wywiadu cywilnego przeszedł na stronę, przeszedł w Berlinie Zachodnim, zgłosił się do Brytyjczyków, a Brytyjczycy go przekazali Amerykanom. Do dnia dzisiejszego istnieją dyskusje i oczywiście też w sferze spekulacji. Czy oni byli, była to samodzielna dezercja zarówno Światły, jak i Goleniewskiego, czy też za nią coś się kryło. No jest taka całkiem pokaźna w literaturze grupa, która uważa, że Światło i przejście go na stronie nie było przypadkowe, że to był sposób na wykończenie ekipy Bieruta, że odwilż, która się zapowiadała w Związku Radzieckim po śmierci Stalina, proszę zwrócić uwagę, on przeszedł po tym, jak został stracony Beria. Sam się obawiał, że no czuł, no tyle był inteligentny, że czuł, że czasy rozliczeń idą, jakby nadchodzą również i w Polsce. I w związku z tym jest taka hipoteza, że przechodząc na tamtą stronę, ułatwiał pewnym osobom w kierownictwie polskim, a szczególnie radzieckim, oczyszczenie przed pola, przed zmianami, w sytuacji, w której ekipa Bieruta nie wyciągała jakby wniosków z nadchodzących czasów, nie rozumiała nadchodzących czasów. I to miała być bomba, która zdetonowana mogłaby doprowadzić. Ona w konsekwencji doprowadziła, bo w listopadzie 1954 roku odbyło się ta słynna narada rozliczająca Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Ratkiewicz został odwołany. Uruchomiono, można powiedzieć, mechanizm, który doprowadził do października 1956 roku. To jest oczywiście hipoteza. Druga z hipotez, która mówi, że Goleniewski przeszedł na drugą stronę, wydał aktywa wywiadu, głównie polskiego wywiadu, i to autentyczne aktywa, czyli autentycznych agentów. Wśród nich też trwa dyskusja, że pytał agentów, których nie miał prawa znać, ale zakładając, że był inteligentnym oficerem, znając tym mechanizm, w związku z tym mógł dotrzeć do tych wiadomości, żeby na końcu rzucić Amerykanom na pożarcie Kissingera. Że Kissinger, późniejszy ten doradca do spraw bezpieczeństwa, sekretarz stanu, tak naprawdę jest agentem wpływu wywiadu radzieckiego. Słynny James Engleton, szef kontrwywiadu Centralnej Agencji Wywiadowczej, do końca swoich, można powiedzieć, dni, łącznie w swoich pamiętnikach, utrzymywał, że to nie była tylko i wyłącznie wariactwo ze strony Goleniewskiego, który notabene później zwariował, bo objawił się jako wielki książę Aleksy, który się uratował z tej rzezi, którą dokonano na rodzinie carskiej. I to wtedy już absolutnie stał się olbrzymim kłopotem dla strony amerykańskiej, która, no, można powiedzieć, że przestała w tym momencie go traktować poważnie. To oczywiście jest hipoteza. To jest hipoteza, która, podejrzewam, poza sferę hipotezy nie jest w stanie wyjść. Czy z Kuklińskim tak było? Ja jestem w stanie przyjąć rozumowanie, które zostało zaprezentowane przez pana profesora, że indolencja, bałagan, biurokracja kontrwywiadu wojskowych służb wewnętrznych pozwalała mu spokojnie, swobodnie przez te 9 lat funkcjonować. I jestem również w stanie całą tę argumentację, którą pan przytoczył, zaakceptować, bo pamiętam per analogia, że ten przywoływany przeze mnie Ames wydawał stronie radzieckiej, a potem rosyjskiej, bo to na przełomie lat 80. i 90. on funkcjonował, różne informacje i wiadomości, do których nie miał dostępu, a jak potem były dochodzenia robione, miejsce, w którym zdobywał te informacje, była palarnia, czyli jedyne miejsce w Langley, gdzie oficerowie różnych wydziałów mogli się spotykać, bo tam jest olbrzymi rygor, to znaczy nie masz kodu dostępu do poszczególnych pomieszczeń, korytarzy, dywizji czy tam departamentów, to nie przejdziesz, a jedyne miejsce, gdzie można było się spotkać, to była palarnia.
On, będąc starym oficerem, oficerem operacyjnym, był w stanie zdobyć wiele informacji i poskładać informacje w momencie, jeżeli się, bo trzeba Państwu powiedzieć, że w tajnych służbach to jest problem wszystkich cywilnych szefów, że tajne służby nie oszukują szefów, tylko odpowiadają precyzyjnie na precyzyjnie zadane pytania. I problem ludzi, którzy przychodzą do nadzoru politycznego nad służbami, że nie potrafią zadawać tego typu pytań. No bo skąd mogą zadawać pytania, jeżeli nie mają wiedzy? I koło się w jakimś sensie zamyka. Ames jakby taką wiedzę posiadał. Ale w związku z tym odpowiadając na Pana pytanie, poza hipotezy nie jesteśmy w stanie wyjść i myślę, że tylko na tym etapie to pozostanie. Przyjmuję jako racjonalną argumentację, którą profesor tu przytoczył, że jego próba nawiązania kontaktów z GRU była zadaniem, które otrzymał, dlatego że dla każdego wywiadu szalenie ważne jest poznać metody pracy innego wywiadu, sposoby łącznikowania oraz zadania, które są stawiane. W związku z tym dla wywiadu amerykańskiego byłoby to szalenie ważne, poznać o co pytają, co ich interesuje, i tak dalej, bo to jest jedyny sposób, żeby uzyskać taką wiedzę. Dziękuję. Teraz już będzie kolejna Państwa, czyli bardzo proszę o pytania zwięzłe, merytoryczne, które pozwolą na rozszerzenie naszej wiedzy. Czyli bardzo proszę o niewygłaszanie tyrad, własnych referatów. Bardzo proszę, bo taką zasadę przyjmujemy, tylko o posuwanie naszej dyskusji, tak żebyśmy wyszli stąd mądrzejsi. Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Pan zna wszystkie materiały źródłowe dotyczące Ryszarda Kuklińskiego. Chciałem pana zapytać, co pan sądzi o tym materiale źródłowym. Ja uważam go za bardzo ciekawy, zwłaszcza są ciekawe te wątki erotyczne, na przykład romans z córką komendanta szkoły wojskowej w Rembertowie, który zaowocował potem tym, że on się mógł włamać tam do willi tego generała, a nawet pani Nurowska sugeruje, że z tego związku z córką tego komendanta potem pojawiła się Natasza, czyli no jego prawdopodobnie córka. To jest, no nie będę tu rozwijał, zachęcam Państwa do lektury, ja uważam, że to jest ciekawe podejście. Z tym, że tam w tej książce jest również taki fragment, chciałem, żeby się Pan do niego ustosunkował, że on w 1977 roku był w Budapeszcie na Naradzie Ministrów Obrony i został złapany na gorącym uczynku przez generała KGB przy mapie, tajnej mapie, przy której on nie powinien nic robić, nie wolno, a on robił jakieś notatki. I ten generał, znaczy pułkownik KGB pyta, co tu on robi? A on mówi, że to mi kazał generał Jaruzelski to skopiować. I on potem przez wiele tygodni żył w wielkim napięciu. Temu nic nie powiedział, tylko powiedział, uchadzicie. I właśnie, czy to jest jakoś naciągane, czy to jest właśnie legenda? W ogóle, co pan sądzi o tej książce? Pan mówi ogóle o książce Marii Nurowskiej. Dodam, tak, dla wszystkich, którzy nie wiedzą o tej książce. Mój przyjaciel śpiew. Zdrajca. Zdrajca. Książka miała trzy wydania. Była pierwszą książką o Kuklińskim i co ciekawe, że ona spędziła dużo czasu w nim w Stanach, u niego i uzgodnili, że zostanie ta książka wydana 5 lat po jego śmierci. Była gotowa w 92, w 2005 było pierwsze wydanie i kolejne, ostatnie chyba w 2011. Bo to głównie to. Dziękuję. To też jest taka kontrowersja, która... mój pogląd został uznany za kontrowersyjny, bo ja w swojej książce Atomowy szpieg uznałem tą książkę, pomijając pewne szczegóły, między innymi te, na które się pan powołał, bo one są nieweryfikowalne, ale tam, gdzie ja byłem w stanie zweryfikować informacje zawarte w tej książce, głównie te relacje damsko-męskie Kuklińskiego, to ja uważam, że ta książka jest prawdziwa. Jeśli chodzi o pewien modus operandi działania właśnie Kuklińskiego, legendowania swojej działalności szpiegowskiej z wykorzystaniem kobiet, to jest pierwsza książka na ten temat.
I ona jest prawdziwa. Ja, wiecie Państwo, przeanalizowałem właśnie te prawie 30 przypadków kobiet, z którymi on miał relacje. Są zachowane protokoły przesłuchań, no, ciężkich przesłuchań na pewno dla kobiet, które w tego typu relacje weszły, tym bardziej, że one jeszcze były często żonami wysokich rangą oficerów. I to wszystko, co przeczytałem w tych protokołach, starałem się zresztą te panie wszystkie chronić, nie rozwijając ich nazwisk w swojej książce. Po raz pierwszy opisała pani Nurowska na podstawie relacji pułkownika Kuklińskiego. Mówię, co do szczegółów, to się możemy sprzeczać albo mogę się uchylić od jednoznacznej oceny, no bo nie znam, nie wszystkie te przypadki po prostu znajdują potwierdzenie swoje w tych dokumentach, ale generalnie uważam tą książkę za bardzo ciekawą i opisującą rzeczywiście sposób działania pułkownika Kuklińskiego. Jeden ze sposobów działania pułkownika Kuklińskiego, ale niezwykle istotny. Jeszcze jeśli bym mógł wspomnieć, bo tam jest ta kwestia dziecka. To jest jeden przypadek, to jest bardzo ciekawe. To jest relacja pułkownika Kuklińskiego, autentyczna relacja. On się po prostu zakochał w niejakiej, można powiedzieć, wymienić nazwisko, ta pani nie żyje od 79 roku, co było dla Kuklińskiego po prostu wielkim wstrząsem. Barbara Jakubowska, ona zmarła w 79 roku, on ją poznał w klubie żeglarskim, znacznie młodsza od niego. To jest zresztą, wiecie Państwo, historia na film i szkoda że w filmie te historie damsko-męskie zostały w tak fatalny sposób przedstawione. Mówię tutaj o filmie Pasikowskiego. W każdym razie proszę sobie wyobrazić, że nawet jak Kukliński wyjeżdżał w tą sobotę listopadową 81 roku, to psa, którego Basia kupiła dla nich, właśnie zostawił u jej ojca. I pojechał na Powązki pożegnać się z nią, złożyć kwiaty na jej grobie. I tam w tej relacji pojawia się wątek dziecka. Ale ja to opisuję i to też wywołało pewną kontrowersję, bo to się nie mieści w pewnym kanonie bohaterstwa, przynajmniej takim wyobrażeniu współczesnym. Najpewniej dziecko było w drodze i amerykańska tajna służba, nie wiem, czy dała taką instrukcję, czy Kukliński sam uważał, że to trzeba w tak brutalny sposób załatwić. W każdym razie ta ciąża została usunięta. Obawiano się, że Kukliński przez ten nieformalny związek, a zwłaszcza w sytuacji, w której pojawiłoby się dziecko, oni zresztą podobno snuli jakąś przyszłość wspólną, że być może to by w jakimś sensie zdegradowało jego pozycję w sztabie generalnym, przynajmniej na jakiś czas, i to mogłoby nie zostać już przywrócone, odtworzone. I być może po prostu była taka decyzja, żeby on namówił tą panią do tego, żeby dokonać aborcji. Powiem Państwu jeszcze ciekawszą historię z tym związaną. Jak ten nieszczęsny Urząd Ochrony Państwa, tej nieszczęsnej trzeciej RP po roku 89 robił wszystko, żeby Kuklińskiego, żeby udowodnić, że Kukliński jest z kimś strasznym, że jego nie należy rehabilitować. Wspomnę tylko Państwu tutaj na marginesie, że realizowano w dalszym ciągu operację o kryptonimie Renegat, czyli poszukiwawczą w stosunku do Kuklińskiego, tylko że już to robił Urząd Ochrony Państwa, wywiad, zarząd pierwszy Urzędu Ochrony Państwa, to pojawiła się koncepcja ekshumacji tej Barbary Jakubowskiej i analizy materiału pod kątem tego, czy rzeczywiście była przeprowadzona aborcja.
ale z jakichś powodów Milczanowski, Sienkiewicz i tam ta cała super ekipa uznała, że tego nie zrobią. Ale taki wariant brali panowie na początku lat 90. pod uwagę, no żeby go oczywiście propagandowo to w jakiś sposób też wykorzystać. Prosimy o kolejne pytania. Kto tutaj... pan Krzysztof Wyszkowski, bo ukrył się tutaj za mapą i państwo go nie widzicie. Przepraszam, bo miejsc brakuje, ja chciałem widzieć. Ja do ministra Siemiątkowskiego. W pierwszym wystąpieniu pan zasugerował, że najpierw pan, a później, jak pan się wyraził, kolega Miller, działaliście na rzecz odmrożenia sytuacji wokół pułkownika Kuklińskiego. Znaczy działaliście na jego korzyść, jak gdyby tutaj w rozmowach z Amerykanami. I jakby to miało, że to było w kontekście starań Polski o przystąpienie do NATO. No, o ile wiem, to pan był szefem tajnych służb w okresie, w którym Polska organizowała i za Cimoszewicza, i za Millera akcje które miały utrudnić wejście Polski do NATO. Więc trochę tu widzę jakąś niezborność. Czy nie jest tak, że sprawa Kuklińskiego była sprawą uwiarygadniania się w oczach Amerykanów wyłącznie, a nie sprawą, która miała ułatwić wejście Polski przez was, wtedy kierowanej do NATO? Pan minister. Prawdę mówiąc, to nie znam żadnego przypadku, w którym jakoby rządy, w których byłem, a byłem w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza od 96 roku i 97, robił cokolwiek, żeby Polska się w tym NATO nie znalazła. Myślę, że robiliśmy wręcz odwrotnie. Rozumiem, że pan ewentualnie to rozwinie. Co takiego żeśmy zrobili, że utrudnialiśmy dostęp do wejścia Polski do NATO? Tak, bo nie bardzo po prostu wiem w tym momencie. To rozwijamy kontrowersyjny temat. Ja oczywiście nie wiem wszystkiego, no ale z osobistych doświadczeń tylko mówię. 7 lipca 96 roku Cimoszewicz jest w Kielcach. Urząd Ochrony Państwa organizuje prowokację antyżydowską na Kirkucie. Przepraszam, byłem świadkiem tego, przepraszam, uczestniczyłem, rozmawiałem z funkcjonariuszami Urzędu Ochrony Państwa. To tam SLD sprowadza takich bandę chuliganów, które wchodzi tam na Kirkut i krzyczy do... Złożyłem zawiadomienie do prokuratury, prokuratura oczywiście odmówiła wszczęcia śledztwa i tak dalej. No, są świadkowie, to jest na zdjęciach, na filmie. Następnego roku byłem w Stanach Zjednoczonych i wtedy zrobiliście tą prowokację z puszczeniem tych żulików od Tejkowskiego do Auschwitz i oni pod Arbeitsmachfrei tam robili ten znak nazistowski i cała Ameryka się trzęsła, nie tylko cała Ameryka, ale cała Europa od tego, że jak Polskę można wpuścić do NATO, jeżeli w Polsce naziści funkcjonują zupełnie jawnie i przecież to się odbyło pan musiał o tym wiedzieć, bo przecież ludzie Tejkowskiego to w jakim stopniu byli dokładnie spenetrowani przez Urząd Ochrony Państwa, a w dodatku zezwolenie na to dał Miller. Także w pierwszym przypadku ma pan premiera Cimoszewicza, w drugim przypadku ma pan premiera Millera, a w obu przypadkach ma pan samego siebie. Posłuchajmy odpowiedzi pana ministra. Nie, wysłuchałem tego. Z szacunku dla pana nie będę używał jakby innych słów, poza tym, że to jest nieprawda, no po prostu tylko nieprawda. Złożyliśmy bardzo wiele wysiłku, żeby doprowadzić do tego, że znaleźliśmy się w NATO. Ostatecznie zostało to sfinalizowane w 99 roku. Z różnych powodów oczywiście nie mogę mówić o działaniach, które były podejmowane przed tym faktem, przed 99 roku przez służby, które nadzorowałem w roku 96 jako minister spraw wewnętrznych, ale proszę mi wierzyć, że wkład tajnych naszych polskich służb do faktu, że znaleźliśmy się w pakcie północnoatlantyckim był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży i niech to zostanie na pana deklaracji i na mojej deklaracji. Jak było naprawdę,
naprawdę, no, ja się mogę spodziewać bardzo wielu rzeczy, które moja formacja robiła i ja osobiście, ale ostatnią rzecz, którą też sobie wyobrażam, że nadzorowane przez nas służby robiły cokolwiek takiego, co mogłoby zaszkodzić opinii Polski w świecie i wchodzić w współpracę, współdziałanie z panem Bolesławem Tejkowskim i jakimiś innymi wykrzykującymi antysemickie hasła ludźmi. No to mówię, to są jakby rzeczy, które nie miały, to, że miały miejsce, to być może miały miejsce, ale na pewno nie miało to nic wspólnego z czynnikami rządowymi i czynnikami, które pozostawały w mojej gestii. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z rehabilitacją, oczywiście ja mówię w skobkach, dlatego że pan Kukliński nie lubił tego słowa rehabilitacja. Jemu nie zależało na tym, żeby go ktokolwiek zrehabilitował, tylko zależało na tym, żeby uznać, że od początku do końca postępowanie sądowe i wyrok, który na nim ciąży, jest nieważny. I w takiej formule zostało to załatwione. Załatwiał, też mówię to w cudzysłowie, jakby skrótowo, podczas swojego spotkania z panem Kuklińskim w 1997 roku Leszek Miller i po jego powrocie decyzja, która została podjęta przez prokuratora generalnego, żeby i wnieść rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy uczynił to, co uczynił, unieważniając wyrok. Dlaczego myśmy to zrobili? No nie da się zamykać oczu na realie, w jakich wtedy funkcjonowaliśmy. Jeżeli wpływowe koła polityczne w Waszyngtonie w kluczowym momencie wszystko decydowało się podczas głosowania w Senacie. Dawano nam jednoznacznie do zrozumienia, że bez rozwiązania sprawy Ryszarda Kuklińskiego mogą być kłopoty przy głosowaniu w Senacie. Więc ja mogę powiedzieć, że niezależnie od swoich wątpliwości, obiekcji, które ktokolwiek miał po naszej stronie, zachowaliśmy się tak jak Henryk Nawarczyk, który powiedział, że Paryż jest wart mszy i przeszedł na katolicyzm. W związku z tym, żeby wejście Polski do NATO jest o wiele ważniejsze niż nasze jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek dylematy, które mamy. Uważamy, że w tym wypadku ta sprawa musi być to załatwiona, tak jak została załatwiona i dobrze, że została załatwiona, jak z tego, co Państwo być może byli świadkami, pan Ryszard Kukliński akurat ten fakt bardzo doceniał, do końca był w bardzo dobrych relacjach z panem Leszkiem Millerem i co jest jakby dobitnym po prostu przykładem, że docenił ten fakt. A w tej pierwszej sprawie, proszę pana, z całą stanowczością zaprzeczam, że mieliśmy jakiekolwiek związki i maczaliśmy w czymkolwiek palce w sprawach, o których pan mówił. Ale to sygnał, że być może powinniśmy urządzić jakąś poważną dyskusję, jak Polska wchodziła do NATO i z tymi wszystkimi konsekwencjami. Być może, że zaprosimy państwa na tą dyskusję, będzie ciąg dalszy. Mnie aż korci, żeby tak uprawiać prywatę, ale to nie wiem, czy mi wypada. Chciałem zapytać o akcję Aleksandra Makowskiego i Rudolfa Skowrońskiego, bo to pewnie za pana czasów się działo, jak on chciał złapać Bin Ladyna. Ale to nie dotyczy tego tematu, więc... No, on tam opisuje w swoich wspomnieniach, że tak nie bardzo chcieliśmy mu pozwolić na to, żeby Bin Ladyna złapał. Ale to nie dotyczy Kuklińskiego, więc no to nie wiem. Ja bardzo boleję od razu. To pan mnie pyta, to ja panu odpowiadam. Ja bardzo sobie cenię oficerów, którzy wiedzą, co to jest słowo oficerskie. Ja być może jestem w tym wypadku człowiekiem starej daty, ale proszę zwrócić uwagę, że za czasów mojego funkcjonowania nie powstała żadna książka mojego autorstwa. Podejrzewam, że miałbym cokolwiek, coś do powiedzenia, ale są rzeczy, o których się po prostu nie mówi. I dobry oficer, jeżeli faktycznie ma wennę i chce pisać, to niech pisze powieści sensacyjne, niech pisze kryminały. To tak mniej więcej, jak to robi pan Sewerski. Ja to źle przyjmuję historię, kiedy oficerowie po zakończonej służbie biegną i opowiadają swoją historię. I opowieści o Afganistanie, tym niestety zostałem również wplątany, bo opisano... No to potem mi klewki się pojawiły. Tak, autentyczną historię. Po prostu boleję nad tym, że oficer tej klasy i doświadczenia taką książkę napisał. No to niech wystarczy za wyjaśnienie. Pan pułkownik Wroński tam chciał zabrać głos. Myślę, że to może być ciekawe. Dzień dobry Państwu, dziękuję. Trochę już spóźniony głos, bo Panie Ministrze, ja chciałem ad vocem trochę Pana Krzysztofa Wyszkowskiego i Pana. Dlatego, że ja też nie wiem, czy były takie akcje robione, ale ja chciałem się po raz pierwszy chyba Pana publicznie zapytać, bo jak Pan był ministrem, to ja byłem dość nisko i
Nigdy zresztą nie byłem zbyt wysoko i te gabinety były dla mnie często niedostępne. Ale w tym samym czasie mniej więcej, na jakiś rok przed tym wydarzeniami, ja prowadziłem sprawę w kontrwywiadzie dotyczącą organizacji panslawistycznej, w której ludzie Tajkowskiego byli główną siłą. Pisałem raport, ostrzegałem i ówczesny dyrektor, zastępca dyrektora kontrwywiadu, zabrał mi tą sprawę. Kazali mi ją skończyć. Dokładnie dostałem niezły opieprz za to, że tracę czas i pieniądze na jakieś bzdury i sprawa została martwa. A już wtedy były sygnały, że oni będą robić takie prowokacje i w jednym z moich raportów jest. To jest jedna sprawa. Oczywiście nie obwiniam tutaj pana ministra, dlatego że panom ministrom wszystkim wydaje się, że rządzą. Proszę mi wybaczyć, ale z dołu, czasami na poziomie oficera operacyjnego widać o wiele więcej niż z góry. I jestem pewien, że o wielu rzeczach pan minister nie wiedział. Tak jak później, będąc w AW, również pan minister nie wiedział o tym, co wyprawia w Anglii pana zastępca na przykład. Nie był pan w stanie, bo moje raporty i tak by do pana nie doszły wtedy. Przykro mi, tak jest w tych służbach. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o pułkownika Kuklińskiego, to ja absolutnie, wiecie państwo, ja poznałem paru oferentów, paru sam zrobiłem. Wiem, jaką widzę tutaj różnicę między pułkownikiem Kuklińskim, czyli oferentem autentycznym, a oferentem robionym. Kiedyś w dyskusji z Anglikami na temat trzech oferentów, dokładnie nie wymienię oczywiście nazwiska moich podejrzeń, czyli Suworowa, Mitrochina i Gordijewskiego, ja im powiedziałem wprost, że w stosunku do jednego mam ogromne wątpliwości. I tak trochę przy piwie prywatnie oni się ze mną zgodzili. Natomiast ta kwestia, którą pan porusza, dotyczącą traktowania później źródła, bo oczywiście oferent staje się źródłem, to jest normalne, źródła przez oficerów wywiadu wiąże się z zupełnie czym innym. Wiąże się bardzo często z tak zwaną konspiracją. Nie zaprasza się źródła, naprawdę nie zaprasza się źródła do domu, do rodziny. Szczególnie po oficer operacyjny prowadzący, uczestniczący w sprawie, odchodzi zupełnie na bok, jeżeli źródło zostaje ewakuowane na zachód, zostaje ewakuowane do kraju, dla którego pracuje. To jest czysta konspiracja, nie wprowadza się w to rodziny. Amerykanie dokładnie to separują. To samo mógłby powiedzieć każdy z tych trzech wymienionych, z dwóch właściwie prowadzonych trochę wcześniej, a szczególnie Gordijewski, mógłby powiedzieć to samo. On później dostał zupełnie inne towarzystwo niż to, które prowadziło go operacyjnie. To się wiąże z tak zwaną konspiracją źródła. Tak jest i myśmy też w ten sposób to traktowali. Nigdy w życiu nie można było mnie wielokrotnie, moje źródła i w latach 80. i tym, byłem zapraszany do domu, do różnych rzeczy. Nigdy. To trzeba separować. To trzeba separować, po prostu nie można łączyć tych dwóch rzeczy, bo ja też nie wiem, który sąsiad mnie rozpracowuje, który nie rozpracowuje. To jest taka niestety paranoiczna historia. No właściwie tylko tyle chciałem przeszkadzać. Dziękuję bardzo. Panowie będą to komentować, czy przechodzimy dalej? Pan minister. No, oczywiście pan dotknął, znaczy nie chcę tam jakby już wracać do tego wątku osobistych relacji między agentem a oficerem prowadzącym, bo tutaj są jakby różne doświadczenia, ale chcę tylko powiedzieć w tej innej kwestii nadzór. To proszę państwa, nie przez przypadek powiedziałem, że z cywilnym nadzorem nad służbami jest we wszystkich systemach jest po prostu problem. Dlatego, że tego się nikomu nie udało jeszcze w sposób skuteczny zrealizować absolutnej kontroli. I ja się z panem absolutnie zgadzam. Jak mnie ktoś pyta na temat moich doświadczeń, mojej wiedzy, to zawsze odpowiadam, że pierwszy lepszy oficer operacyjny ma stokroć większą wiedzę niż ma minister czy szef. I tak powinno być. Sama dokładnie wie, że na ostatnie 7 piętra docierają raporty, które z reguły powinny być wyprane z treści wrażliwych. Szef nie musi wszystkich treści wrażliwych znać i obciążać swojej pamięci. W związku z tym ja sobie spokojnie mogę pochodzić po Warszawie, bo ja naprawdę nic nie wiem. Bo moja wiedza była tylko i wyłącznie wiedzą analityczną, która pozostała na bardzo wysokim szczeblu abstrakcji. I nie mogę wykluczyć, i tu się zgodzę, nie mogę wykluczyć, że na niższych piętrach mogły prowadzone być pewne gry, które to gry niekoniecznie były kontrolowane. Ale jedno jest pewne, na pewno nie było żadnego przyzwolenia.
A likwidacja sprawy, o której pan mówił, podejrzewam, że tam był inny mechanizm. To znaczy służby na początku lat 90. były bardzo sparzone, a szczególnie po ujawieniu tej instrukcji tam 00 i po szafie Lesiaka, branie jakichkolwiek spraw, które miały charakter polityczny. I z tego też powodu... Za wyjątkiem służb wojskowych. Ja mówię o cywilnych, bo wojskowych nie miałem prawa wiedzieć. To znaczy jakakolwiek próba działania, gdzie na horyzoncie pojawiła się jakakolwiek partia polityczna i osoba publiczna, mogła zawsze sprawić wrażenie, że służby inwigilują świat polityki. W związku z tym być może na tym tle wylewano dziecko z kąpielą, traktując ekstremalne organizacje, o których pan mówił, na równi z innymi poważnymi, w stosunku do których w latach pierwszej połowie lat 90. były prowadzone działania operacyjne, co szafa Lesiaka dokładnie udowadnia. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Nareszcie się doczekałem, żeby zadać pytanie państwu. Mianowicie szczegóły, które dowiedziałem się na temat pułkownika Kuklińskiego, są bardzo ciekawe, ale mnie interesuje jako obywatela Polski, dobrego patrioty, pytanie zasadnicze. Na ile działalność tego agenta, jeżeli można nazwać, przyczyniła się do uratowania Polski od zniszczenia atomowego? Dziękuję. Najpierw taka naukowa, porządkująca wypowiedź, opinia. Nigdy jedna osoba nie decyduje o losach świata. Oczywiście to jest piękne, takie filmowe, jest to w ten sposób bardzo często przedstawiane, ale zawsze to jest suma różnych wysiłków, splot okoliczności, szczęścia i to wszystko składa się na to, że no, czasem rzeczywiście udaje się coś wielkiego zrobić. Natomiast niewątpliwie pułkownik Kukliński z tym stanem wiedzy, którą posiadał, wyposażył Amerykanów w wiedzę, która pozwalała im na pewno zniwelować, czy doprowadzić do pewnych korekt związanych z ich systemem obrony przed Układem Warszawskim. No, przy założeniu, które w literaturze jest podtrzymywane, literaturze światowej, że Amerykanie nie dysponowali jakimiś istotnymi źródłami informacji ulokowanymi w sektorze wojskowym Układu Warszawskiego, nie mówiąc już o samych Sowietach, z tego może wynikać, że Kukliński należał do najważniejszych, albo był najważniejszym źródłem informacji. I oczywiście można by dużo o tym mówić. Jego inteligencja pozwalała mu, o czym wielokrotnie pisali jego przełożeni, z nawet wątłego, niepełnego materiału dokumentacyjnego wywnioskować rzeczy, których w tym materiale po prostu nie było. I w tym sensie Kukliński, mając dostęp do materiałów związanych z właśnie planowaną wojną przeciwko Zachodowi, nawet jeśli założymy, że główny potencjał jego wiedzy na ten temat dotyczył tak zwanej operacji frontu nadmorskiego, tutaj może widzi pan i państwo te mapy operacyjne, pokazujące kierunek natarcia frontu nadmorskiego, którego to frontu nadmorskiego jakby główną siłą realizacyjną było Ludowe Wojsko Polskie, które w tych warunkach wojennych miało liczyć ponad 600 tysięcy ludzi. To jest oczywiście tylko fragment operacji całego Układu Warszawskiego, ale z tej wiedzy, którą on posiadał, no można było pokusić się o całościową analizę tej sytuacji frontowej w warunkach wojny. Innymi słowy, on zwracał uwagę na to, że Sowieci mają przewagę konwencjonalną, oni ją utrzymali do końca. W jakimś sensie Federacja Rosyjska to kontynuuje i siła rosyjskiej armii to jest siła wojsk konwencjonalnych. Natomiast on uważał z tych wszystkich analiz, gier wojennych, w których uczestniczył, że siła tego odwetu rakietowego państw natowskich jest
na tyle słaba, na tyle jeszcze niewydolna, że ta operacja zaczepna Wojsk Układu Warszawskiego, jeśli byłaby przeprowadzona no, w taki błyskawiczny sposób, jak się to zakładało, że być może po prostu Układ Warszawski czy Sowieci są w stanie rzeczywiście Zachód pokonać. No i rzeczywiście, jak się nawet przeanalizuje materiały ujawnione już Paktu Północnoatlantyckiego. To są różne kolejne dyrektywy związane z tymi projektami ewentualnościowymi na wypadek wojny. No to myślę, że pod wpływem tych informacji, które Kukliński przekazywał, dochodziło do pewnych korekt. No na przykład jak popatrzymy na siłę uderzenia odwetowego Paktu Północnoatlantyckiego, to na przełomie lat 70. i 80. ona jest o 1/3 większa, ta siła, niż wcześniej. Znaczy wzmocniona została ta funkcja odstraszająca związana z rozlokowaniem rakiet jądrowych na terenie zachodnich Niemiec, Wielkiej Brytanii, ale też Danii, bo stamtąd jakby szło to uderzenie odwetowe na państwa Układu Warszawskiego, niestety głównie na Polskę. Innymi słowy, Sowietom, oczywiście, i tutaj jest właśnie, tu się pojawia ten splot okoliczności, kryzys gospodarczy, polski kryzys związany z Solidarnością, Afganistan, papież Jan Paweł II, na pewno prezydent Reagan, cała koncepcja wyścigu zbrojeń. To wszystko składa się na to, że rzeczywiście Zachód uzyskał na pewno jakąś bezpieczną przewagę polityczną. Po części również to dotyczy spraw militarnych w latach 80., które sprawiły, że Moskwie ta wojna była po prostu nieopłacalna. Ale w latach 70., no to jest jakby stan wiedzy naukowej, stricte naukowej, w latach 70. Układ Warszawski i Ludowe Wojsko Polskie jako największa armia po Armii Czerwonej, w latach 70. Układ Warszawski uzyskał najwyższą w całej swojej historii zdolność operacyjną, zdolność bojową. Nigdy później ani wcześniej siły zbrojne Zjednoczone Układu Warszawskiego nie były w takim stanie technologicznego zaawansowania jak w latach 70. I w tym czasie Kukliński, który to wszystko przekazuje, no był źródłem bezcennym. Prosimy następne pytanie. Czy kontrwywiad w ramach prewencji nie próbował podrzucić do domu Kuklińskiego jakiejś pluskwy? To znaczy, żona była cały czas w domu, ale można było przecież to zrobić poprzez hydraulika, elektryka czy kominiarza. Czy były takie próby? I druga sprawa, ewakuacja pułkownika Kuklińskiego. Jedna wersja zakłada, że był przewieziony między pudłami, ukryty w furgonetce. Mi się to nie wydaje takie rzeczywiste, bo przecież furgonetkę można przesiedlić na przejściu granicznym. Czy też był ewakuowany normalnym lotem przez Okęcie? Dziękuję. Czyli czy rzeczywiście sprawdzano Kuklińskiego i jakoś tam technicznie i jak był ewakuowany? Może jeśli chodzi o pierwsze pańskie pytanie, to odpowiem państwu i panu, cytując jeden z dokumentów WSW z 79 roku, który pokazuje katastrofę tego myślenia kontrwywiadowczego, które panowało w WSW i w jakim sensie panowało, mam nadzieję, że już nie panuje, w wolnej Polsce po roku 90. To jest opinia WSW o pułkowniku Kuklińskim. Oficer o dużej kulturze, politycznie pewny, bardzo pracowity, uczynny, koleżeński, oddany sprawie. Wykorzystywany jako osoba zaufana. I tutaj klucz, szanowni państwo, nie wymaga kontroli operacyjnej. Czyli skoro człowiek o dużej kulturze, politycznie pewny, bardzo pracowity, uczynny, koleżeński, oddany sprawie, lojalny, to nie trzeba go kontrolować operacyjnie. Tak? Znamy to również, myślę, że pan minister by mógł sporo o tym powiedzieć, po roku 89.
A więc jeśli nie był kontrolowany operacyjnie, to nie był również kontrolowany techniką operacyjną w swoim mieszkaniu. Proste. On po prostu w jakimś sensie również protekcjonalnie traktował swojego opiekuna z WSW. Jak opiekun z WSW się pytał, a jaka tutaj, towarzyszu, sytuacja u ciebie w oddziale pierwszym zarządu pierwszego operacyjnego, to on mówił, a odwal się. Nie mam czasu na rozmowę z tobą. W zależności oczywiście od sytuacji, w jakiej on się znajdował, bo czasami mu był ta relacja na przykład z pułkownikiem Genderą z WSW była mu tam do czegoś potrzebna, żeby go omisiować, żeby on mu bardziej nie stąpał po nogach, to rzeczywiście czasem on zacieśniał po prostu z tymi żołnierzami z WSW relacje. Ale tak to wyglądało. On był po prostu człowiekiem poza kontrolą. Teraz w normalnie funkcjonującym kontrwywiadzie, nie wiem, czy to Państwo dostatecznie rozumiecie, bo to jest istota rzeczy, istota sporu. W normalnie funkcjonującym kontrwywiadzie nie ma takiej osoby, która na stałe, permanentnie nie wymagałaby kontroli operacyjnej. Każdy wymaga kontroli operacyjnej. Nawet szef tajnej służby, przynajmniej okresowo, urzędnicy, którzy są certyfikowani pod kątem dostępu do informacji niejawnych, oni wszyscy muszą podlegać kontroli operacyjnej, nawet wyrywkowej, ale muszą. On nie musiał. Tak? I to jest w jakimś sensie tragedia polskiego kontrwywiadu, nie tylko w okresie PRL-u, ale również, jak powiedziałem, po roku 89. No i jeszcze ewakuacja. Ojej, to jest bardzo ciekawy temat. Ewakuowany został pułkownik Kukliński i jego rodzina przez małżeństwo oficerów CIA, państwo Ryanów, którzy pracowali jako zalegendowani dyplomaci w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. To niesamowite postaci. Ten Tom Ryan to był człowiek od mokrej roboty, trzeba to powiedzieć, w dokumentacji dotyczącej obsady personalnej ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tych materiałów jest bardzo dużo, one zresztą w ostatnim czasie wychodzą też ze zbioru zastrzeżonego, ale w tamtym czasie, kiedy pisałem tą książkę, już na przykład dużo materiałów dotyczących Toma Ryana było jawnych, było ujawnionych. Wśród tych materiałów są bardzo ciekawe raporty KGB na temat, bo KGB dysponowało największą kartoteką pracowników kadrowych CIA, dyplomatów amerykańskich. I w sytuacji, w której pojawiał się jakiś kandydat, który ze strony amerykańskiej miał objąć stanowisko w Warszawie, no to towarzysze polscy pytali towarzyszy radzieckich, co o tym delikwencie sądzicie. No i w ten sposób wpłynęły notatki na temat Toma Ryana i okazuje się, że brał udział w porwaniach dyplomatów sowieckich w Japonii, w Meksyku, prowadził operacje. No, nietuzinkowy człowiek. I on najpewniej wpadł na taki genialny pomysł, bo były trzy warianty ewakuacji kuklińskich. Właśnie z wykorzystaniem, ten trzeci wariant, który zrealizowano skutecznie, jakby bazował na wiedzy dotyczącej słabego systemu zabezpieczenia placówek i pracowników placówek dyplomatycznych w Warszawie. Mianowicie Tom Ryan wpadł na, obserwując zachowanie Departamentu II MSW, cywilnych tajnych służb, doszedł do wniosku, że pracownicy placówek dyplomatycznych są obserwowani 24 godziny na dobę, ale tylko w sytuacji, w której bazują w Warszawie w swoim mieszkaniu lub w placówce dyplomatycznej. I Tom Ryan wpadł na taki prosty, ale genialny pomysł, który polegał na tym, że wyjechał z żoną za granicę, wjechał do kraju samochodem. Ten fakt oczywiście został odnotowany chyba już nie pamiętam w jakim przejściu granicznym, że on oczywiście wyjechał i wjechał, ale teraz moment, w którym on uzyskiwał ponowną obserwację, następował w momencie, w którym jego samochód, czy on wjeżdżał do ambasady albo do mieszkania swojego.
a on po prostu pobrał Kuklińskich z miejsca X bez zawijania do ambasady wcześniej i bez zawijania do swojego mieszkania. Dopiero wtedy, kiedy pobrał Kuklińskich, wjechał do ambasady, wtedy oni to zarejestrowali, jest co do minuty, co do sekundy wjazd tego samochodu i wyjazd z ambasady, ale oni już po prostu tego samochodu, nie wiedzieli, kto jest w środku tego samochodu, no nie mieli prawa, chyba żeby już tak inwazyjne metody zastosowali, żeby po prostu kazali, zatrzymali ten samochód i dokonali przeszukania, ale w ten sposób to wyglądało. Tak. Pan minister. Proszę Państwa, im bardziej słuchałem pana profesora, tym bardziej rodziły mi się po prostu wątpliwości. Amerykańska służba jest szalenie służbą profesjonalną, działająca nie akcyjnie, tylko mająca swoją historię, jednocześnie mająca pełną świadomość, że na jednej operacji nie kończy się jej działalność, jej historia. W związku z tym zdradzanie opus operandi nie leży jakby w zwyczaju służb, dlatego że od tego momentu, kiedy została tak dokładnie opisana przez pana operacja wywiezienia państwa Kuklińskich, ta metoda już w drugim wypadku nie mogłaby być zastosowana, w związku z tym było bez sensu zdrada. Więc ja opieram się tym, co powiedziałem na początku. Wiemy tyle, ile nam chciano powiedzieć. I teraz pytanie, wierzyć, nie wierzyć? No, to mówił pan Kukliński, to jest opisane w literaturze przedmiotu. No ale to naszego kontrwywiadu, tylko że nasz kontrwywiad mógł tylko zarejestrować fakt, że mamy wyjazd i wyjazd. I mogli się tylko domyślać, że Ryan wywiózł faktycznie przy takim mechanizmie. Mam po prostu wątpliwość, czy to nie było po prostu parawanem. Ale to jest tylko wątpliwość. Jak i drugą mam wątpliwość, co od lat nie mogę się jakby uporać. Nikt mi nie jest w stanie kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie, każdy zawiesza po prostu głos. Bo Ryszard Kukliński nie był podejrzewany o fakt, że jest osobą, która ewentualnie zdradza. On, będąc w dużym napięciu psychicznym, nie wytrzymałby tego napięcia i jakby zdecydował o ewakuacji. Rozumiem, że wcześniej miał umówiony podczas łącznikowania sposób ewakuacji i alarmowy. To były te jego martwe skrzynki, który był obsługiwany za pomocą martwych skrzynek. On się skończył. Czy znaki na ścianach, te światło, które się miało palić w określonych godzinach na ostatnim piętrze w ambasadzie amerykańskiej, co było sygnałem, że jest skrzynka już dla niego i kontener przygotowany i tak dalej. No, normalna rutyna, to jest podręcznikowy sposób pracy każdego wywiadu. I on został ewakuowany. No bo rozumiem, że wyczuł wokół siebie albo nie wyczuł pewne zagrożenie. Z tego, co wiemy, z notatek wojskowych służb wewnętrznych, w ogóle on nie wchodził w zainteresowania i nie było jakby przesłanek podejrzewania go o jakąkolwiek działalność na rzecz obcego wywiadu, stąd wielkie zaskoczenie, jak się w pracy nie zjawił. I stąd, sam się kontrolował. Stąd moja wątpliwość. To bardzo często się zdarza. Wycofany z kraju, żeby przykryć kogoś, kto został w sztabie generalnym. To się bardzo często zdarza, bo pan powiedział, że jest najwybitniejszym agentem. Tak, taki, którego znamy. Taki, który został nam podany jak na tacy. Pytanie, czy w tym wypadku nie mamy sytuacji do czynienia, że został gdzieś wcześniej przygotowany, zawerbowany, poprowadzony agent, który okazał się o wiele bardziej perspektywicznym bądź agentem o wiele bardziej wartościowym, którego trzeba było chronić. W związku z tym, jeżeli go trzeba ochronić, to jednym ze sposobem chronienia jest wskazanie na kogoś, którego ewakuujemy. Bo tak to mniej więcej zrobiono oczywiście w innych realiach i to nawet nie z Andrzejem Czechowiczem, tak się dobrze pamiętam, z Radia Wolna Europa. Wycofano go dla celów politycznych, ale wcześniej ulokowano tam małżeństwo, które zostało już tam zalegendowane, łącznie z wicedyrektorem Radia Wolna Europa, który został przykryty i wszystko to, co było złe, poszło na Andrzeja Czechowicza. No to jest jakby sprawa podręcznikowa. Też oczywiście hipoteza. Czy został ktoś w sztabie generalnym, o którego istnieniu nigdy się nie dowiemy i wyjazd państwa Kuklińskich i samego oczywiście Kuklińskiego był tylko legendą i przykryciem kogoś,
kto był o wiele cenniejszym z punktu widzenia gry operacyjnej, którą prowadził wywiad amerykański. Ale podejrzewam, że nigdy. Na pewno państwo się ode mnie nazwisk nie dowiecie, ale proszę mi wierzyć, w kręgu osób, które się tym interesują, chodzą bardzo ciekawe nazwiska. Tak, tak, to się pojawia pewne nazwisko, ale my może tego już publicznie nie rzucajmy, będziemy musieli teraz opowiadać całe trzecie dno historii. Więc skupmy się dalej na Kuklińskim i bardzo proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, ja mam jedno... Ale ja mam jedno bardzo krótkie pytanie, na zasadzie tak lub nie, do pana Sławomira Cynckiewicza. No przepraszam, ale no. W lutym 2013 roku w Izbie Pamięci Kuklińskiego pan odpowiadał na moje pytanie, powiedział, że pewne rzeczy, żeby zmieniać, żeby robić, no trzeba robić z pozycji siły, z pozycji władzy. Pamięta pan. Dzisiaj no myślę, że pan może, będąc dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego. W związku z tym pytanie moje takie otwarte, w czerwcu tego roku na Akademii Sztabu Sztuki Wojennej w Rembertowie będzie mieściło się dowództwo ćwiczeń międzynarodowych Anaconda 2017. Czy w ramach tych ćwiczeń i w ramach pracy w UBH może stanąć na przykład wystawa dotycząca Kuklińskiego, która byłaby wypożyczona na przykład z Izby Pamięci Kuklińskiego, ona jest przygotowana, gotowa, po to, żeby, że tak powiem, informować, mówić, przypominać o tym, kim był ten człowiek? Dziękuję. Dobrze, takie krótkie pytanie. Nie tylko może, ale chyba z tego, co wiem, będzie stała ta wystawa, tym bardziej, że jest dwujęzyczna, przygotowana przez Muzeum Pułkownika Kuklińskiego. Teraz tak technicznie. Pan profesor musi na moment wyjść. Pan minister profesor zostaje. Proszę o kolejne pytanie. A pan profesor zaraz wróci. To znaczy, ja nie mam pytania, tylko mam jedno marzenie i mam nadzieję, że IPN to zilustruje, bo bardzo bym chciał uczestniczyć w spotkaniu, a natknęła mnie właśnie ostatnia wypowiedź pana ministra Siemiątkowskiego i pewna polemika z panem profesorem, w spotkaniu na temat pułkownika Kuklińskiego, ale tylko w aspekcie operacyjnym, wszystkich rzeczy operacyjnych. Ponieważ tutaj niestety jest tak, rzeczywiście kontrwywiad ma ogromne dziury. W latach 80. i wtedy, kiedy właśnie ewakuowano pułkownika Kuklińskiego, nie mieliśmy, ja zaczynałem swoją w ogóle pracę po szkole od Wydziału Pierwszego Departamentu Drugiego, czyli od Wydziału Amerykańskiego, który się zajmował i siedziałem właśnie wtedy na placówce. Największym naszym problemem były siły, była obserwacja. Dlatego rzeczywiście obserwowano tylko i wyłącznie po PZ-ach. Cała większość obserwacji wtedy szła dla Departamentu Trzeciego i Czwartego. I myśmy nie mieli sił. Myśmy naprawdę nie mieli sił. Niestety również jest taka sytuacja, i to dotyczy nie tylko nas, ale chyba wszystkich krajów na świecie, że ludzi na pewnych stanowiskach zakłada się od razu, że oni są całkowicie uczciwi i niewinni. Ja w czasie nielegału wyraźnie napisałem, że po 90 roku uznawano, że wszyscy ci, którzy przyszli z opozycji antykomunistycznej, od razu są uczciwi i oni nigdy w życiu nie będą szpiegowali i nie szpiegowali dla nikogo. Tak samo było zresztą przed rokiem 89, kiedy sam w Departamencie Pierwszym, w 11, jak nawet trafialiśmy na pewne takie niuanse dotyczące niektórych, no to też było, uwaga, ten towarzysz jest za wysoko, ten towarzysz, on na pewno wam się coś przyśniło. Na tej zasadzie. To niestety tak jest i to jest kasus Amesa, to jest kasus Hansena i to jest to, co Peter Wright w Spycatcher, to co pan mówił, odpisał Peter Wright w Spycatcher przecież, on dotąd w Anglii trwa dyskusja jawnie, kiedy uczestniczyłem nie tak dawno nawet, czy wycofanie Filbiego nie było spowodowane tylko tym, że na miejsce Filbiego pojawił się ktoś, kto nie był skompromitowany, ponieważ proszę państwa, długość pracy agenturalnej jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego konspiracji. Nie da się być źródłem, agentem, oficerem zakonspirowanym przez lat 5, 10, 12, 20. Prędzej czy później stopień dekonspiracji jest tak ogromny, że się wpadnie. I te wszystkie kariery agenturalne, tak prawdę mówiąc, to trwają mniej więcej między 5 a 7 lat, bo kontrwywiad często potrzebuje czasu, żeby do tego dojść.
Znaczy te kariery, które my znamy, to kariery, które się gwałtownie zakończyły, a te kariery, które trwają, to nie poznamy. Dobry wieczór. Ja bym się skupił tutaj, wrócił na płaszczyznę moralną. Czyli no, nie ma pana profesora Cęckiewicza. Korzystając z obecności pana profesora Siemiątkowskiego i pana Cęckiewicza, ja rozumiem, że pan profesor inaczej postrzega działalność pana pułkownika Kuklińskiego, a pan profesor Cęckiewicz również inaczej to widzi. I teraz młodzi ludzie nie mają jasnego przekazu. Dwóch profesorów ma dwa różne zdania. Pomieszanie języków dla wieży Babel wiem, jak się skończyło. My się, młodzież, bo ja mam swoje filtry, natomiast młodzież nie ma jasnego przekazu. I wszystkie szczegóły działalności pana pułkownika Kuklińskiego są owszem ważne, ale dla młodzieży ważne jest, czym jest zdrada i czym jest bohaterstwo. Tu bym się chciał zatrzymać. Wspomniał pan dość ironicznie o jego młodym wieku, gdy jako 17-latek skłamał, pisząc papiery. 17-latek jest naiwny jeszcze. Jeszcze nie wie, czym, co jest, prawda? Przepraszam, że proszę nie brać tego do siebie, ale w Wikipedii pan miał, zdaje się, podają 20 lat, gdy wstąpił do PZPR. Więc no, tak młodzi mają, prawda? Natomiast ten aspekt moralny musiałby chyba dość mocno wybrzmieć, żeby był wyraźny. Nie dla mnie, bo ja w stanie wojennym przysięgałem, znaczy byłem w wojsku, przedłużyli mi tę służbę. Przysięgałem również, ale jak pamiętam na słowa przysięgi o wiecznym sojuszu z Armią Radziecką, to plac nagle przycichł. Tak to było z tą przysięgą. I wiem, że tak się działo w różnych jednostkach. Także ja bym tu poprosił o wyraźne zaznaczenie, kim był pułkownik Kukliński. Z pana strony, panie profesorze, i z pana. Znaczy, od tego pytania zaczęliśmy nasze spotkanie. I teraz tak, gdyby tu siedział z nami etyk, to pięknie by nam tutaj pana dylematy wyjaśnił, ale mamy do czynienia z historykami, specjalistami do spraw wywiadu. A wywiad to nie rzecz wartości aksjologii, tylko pewnej skuteczności, więc nie wiem, czy... Znaczy, nie chcę wyręczać panu profesorów w odpowiedzi, ale czy to będzie wygodne w ogóle odpowiadać na takie pytanie. Macie panowie ochotę? Proszę. Proszę państwa, jeżeli ktokolwiek z państwa miał okazję mnie słyszeć tu przed 2 miesiącami, to z góry przepraszam, bo w podstawowych warstwie powtórzę to, co wcześniej mówiłem. Jeśli ja mam wątpliwości do postawy pana pułkownika Kuklińskiego, to nie ma to żadnych przesłanek o charakterze ideologicznym. Ja mu nie robię oczywiście wyrzutów, że wstąpił do PPR-u, bo Bismarck powiedział, kto za młody nie był socjalistą, na stare lata będzie idiotą. W związku z tym no, rozumiem, że będąc młodym człowiekiem kierował się po prostu ideałami i był jak setki tysięcy w tamtym okresie zauroczony tym wszystkim, co ten system nowy ludziom z dołów społecznych, bo z takich dołów pochodził, daje. Chciałem tylko wskazać, że z narracją, która dzisiaj się używa, no nie jest to jednoznaczna postawa. Jedni zostali w lesie, inni się ujawniali, a inni wstępowali w tym czasie do wojska, co było też jakimś jednoznacznym z jego strony opowiedzeniem się, prawdopodobnie nieuświadamianym jak setki tysięcy innych, którzy w tamtych czasach decydowali się na taki krok. Ja podchodzę do tego z innego punktu widzenia. W jakim stopniu oficer, żołnierz zawodowy jest w stanie sam definiować rację stanu? To jest ten jeden podstawowy po prostu dylemat, który mam, o którym dyskutowaliśmy gdzieś 2-3 miesiące temu. Ja stoję na gruncie wypracowanej, na gruncie doktryny wojennej, począwszy od Clausewitza, a skończywszy na naszym współrodaku,
najlepszym według mnie feldmarszałku niemieckiego Wehrmachtu, Mannsteinie Lewińskim. Że zawodowy żołnierz, zawodowy oficer porusza się według dwóch punktów. Punktu rozkazu i punktu lojalności. I nie ma tu miejsca na jednoznaczne przez tego oficera definiowanie, komu służę, jak służę. Ostatecznie, jak złożyłeś przysięgę, to tej przysiędze jesteś, powinieneś zachować wierność, bądź jej nie składać i wystąpić. To byłoby tak z punktu widzenia moralnego. Oczywiście z punktu widzenia innych, z jego strony decyzji, było służenie, można powiedzieć, i rozdwojenie jakby jaźni, ale to już jest inna historia. Nie chcę go oceniać od strony po prostu moralnej. Stwierdzam tylko po prostu ten fakt, że bardzo wielu niemieckich oficerów miało dylemat służyć do końca Hitlerowi czy nie i nie przystąpili do spisku 20 lipca i nawet spiskowcy z 20 lipca mieli po prostu ten problem, czy zawodowy oficer może wymówić posłuszeństwo naczelnemu wodzowi. Oczywiście można się odwołać do historii, można się sięgnąć do świętego Augustyna, który mówił, że uzurpatorowi i władzy, która sprzeniewierza się ideałom, jest możliwe wypowiedzenie posłuszeństwa. Można się oczywiście też na to powołać, ale chcę zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwo. Pan mówił o młodych ludziach. Tak się jakoś złożyło, że jedno z pierwszych decyzji po objęciu 7 lutego 1996 roku stanowiska ministra spraw wewnętrznych było podpisanie wniosku o zastosowanie, o zatrzymanie oficera wojskowych służb informacyjnych, który został na gorącym uczynku łącznikowania z oficerem wywiadu obcego państwa zachodniego przyłapany. On się później też tak tłumaczył, że on po zwycięstwie SLD w 1993 roku nawiązał kontakt z wywiadem zachodnim, bo sądził, że teraz nastąpi polityka rekomunizacji, że SLD odejdzie od proatlantyckiego kursu, od wstąpienia do NATO i tak dalej. W związku z tym on chciał pomóc i nawiązał kontakt z wywiadem zachodniego państwa. I powoływał się oczywiście na kasus pułkownika Kuklińskiego, że jak Kukliński mógł, to ja też mogę w związku z tym i tak dalej. I to jest właśnie to zagrożenie, że jeżeli będzie przyzwolenie, że w strukturach zmilitaryzowanych, w wojsku, policji, służbach, oficerowie sami mają prawo definiować, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest zgodne z racją stanu, a co jest niezgodne z racją stanu, no to się wystawiamy na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, których bardzo trudno jest później uniknąć. I stąd jest dzisiaj ten problem. Ten problem, który kiedyś zdefiniował pan Hamówił, pan profesor kiedyś w tym spotkaniu, co powiedział generał Jaruzelski. Jeżeli on jest bohaterem, to kim my jesteśmy? Czyli ci wszyscy, którzy nie złamaliśmy przysięgi, służyliśmy w tym wojsku, służyliśmy tym sojuszem. I oczywiście 50% u nas w Polsce powie, że ci byli zdrajcami, a ten był bohaterem i pewnie tak zostanie. I tu nie będzie dobrej, według mnie, jednoznacznej odpowiedzi na to, co jest etyczne, co jest moralne, a co nie jest moralne. To jest, tak jak mówiliśmy parę miesięcy temu, to jest zastępcza jakby dyskusja wokół postawy pułkownika Kuklińskiego jest zastępcza dyskusją wokół tego, czym był PRL. Czy był to państwo, w stosunku do którego mogliśmy być lojalni i była to nasza ojczyzna, czy nie? Ja nie chciałem na ten temat się wypowiadać, ale no, w gruncie rzeczy powinienem swoje stanowisko jeszcze raz przypomnieć. Ja myślę, że takim kryterium decydującym jest w rzeczywistości stosunek do komunizmu. Otóż, szanowni państwo, no, komunizm znosi te wszystkie zasady klasyczne, o których mówił tutaj pan minister. Tak? Można by o tym bardzo długo dyskutować. Oczywiście to jest pewien rodzaj wojny psychologicznej, zasłony dymnej, którą stosowali postkomuniści z Jaruzelskim na czele po roku 89. Zauważcie państwo, oni się zawsze domagali, odwoływali się do tych zasad rycerskości związanych chociażby z wiernością przysiędze.
jako pewnego rodzaju szantażu moralnego w stosunku do tych, którzy stosowali to kryterium antykomunizmu. Co to jest to kryterium antykomunizmu? Znaczy dla antykomunisty PRL nie był rzeczywiście państwem polskim, więc nie stosuje się tych zasad legalistycznych, prawnych, wszystkich tych wywodów, które tutaj pan minister przywołał. W tym sensie oczywiście mówić o tym, tak jak pan minister przed chwilą powiedział, że Jaruzelski to on nigdy nie zdradził przysięgi, no błagam po prostu, jak popatrzycie państwo na te mapy, to jest, tam są nawet podpisy Jaruzelskiego na tych mapach. Szanowni państwo, te mapy to jest świadome sprowadzanie na polski naród atomowego Holokaustu, w ramach którego kilka milionów ludzi miało zginąć z pełną premedytacją. Jakbym państwu tutaj przyniósł gry wojenne, materiały z różnych narad, jak jakiś major, za przeproszeniem, w sztabie generalnym mówi, ale towarzysze generałowie, tutaj przecież zginie w pasie Wisły 3-4 miliony ludzi. Jak my możemy w ogóle taką wojnę przygotowywać? Co my z tymi ludźmi zrobimy? Mamy najgorszą, najsłabiej rozwiniętą w całym Układzie Warszawskim ochronę ludności cywilnej. To oni mówili, no ale takie są cele Układu Warszawskiego, Związku Radzieckiego, a może wojny nie będzie. Każdy to po prostu ignorował. Oni w pełni świadomie ściągali na polski naród to zagrożenie, które wynikało z operacji odwetowej, uderzenia odwetowego państw Paktu Północnoatlantyckiego. I teraz mówienie o tym, że oni nie złamali przysięgi, a on złamał, ten, który próbował po prostu przeciwko temu się przeciwstawić, żeby w ogóle do tego scenariusza, tego Holokaustu atomowego nigdy nie doszło, no jest po prostu wielkim nieporozumieniem. A poza tym, no to są te problemy właśnie natury legalistycznej. No jeśli Ludowe Wojsko Polskie było wojskiem polskim, to Łupaszko kim był? No możecie sobie państwo, jest takie spotkanie nagrane na wideo sprzed kilku dni z panem posłem Stefanem Niesiołowskim i występuje jakiś jegomość z Ludowego Wojska Polskiego i on mówi, przecież to zwykli bandyci byli, oni pouciekali albo z Wojska Polskiego, bo byli do niego wcieleni po 45 roku, albo nie chcieli złożyć broni. No to przecież nikt ich tak naprawdę na tych łączkach tam nie mordował, tylko to było zwykłe wykonanie wyroku śmierci za dezercję. No dokładnie, jeśli ktoś uważa, że Polska Ludowa była państwem polskim, legalnym, w sensie prawnym i tak dalej, i to jest w gruncie rzeczy moralna dyskusja, no to konsekwencją takiego stanowiska będzie dokładnie to stanowisko, które zaprezentował ten Komuszek na tym spotkaniu ze Stefanem Niesiołowskim. I ktoś taki nigdy nie zrozumie oczywiście czynu pułkownika Kuklińskiego. Jego fenomen, to właśnie pan się pyta, kim jest pułkownik Kukliński. Fenomen tej postaci polega na tym, że on jest pełnokrwistą taką postacią historyczną, która miała tą niewyobrażalną, zupełnie wewnętrzną zdolność, jakiś imperatyw wewnętrzny, który popchnął go po prostu do zmiany, do przewartościowania szeregu rzeczy. I to jest też charakterystyczne. Pan minister, który reprezentuje, mówię to z szacunkiem, bo bardzo pana Zbigniewa lubię, który reprezentuje formację postkomunistyczną, mówi, no ja mu tutaj nie wyciągam, że on był w PPR-ze, prawda, i tutaj znów Bismarck się pojawia, to już nie wiadomo dlaczego, z tymi socjalistami. Ale właśnie to jest charakterystyczne, że tego typu osoby jakby strzelają do Kuklińskiego z pozycji niby pozornie antykomunistycznych, jeśli mogą to wykorzystać, mu zarzucają, a on tam w stalinizmie robił to, do PPR-u wstąpił i tak dalej. I to jest główny zarzut, ale nie chcą dostrzec tej wewnętrznej przemiany. No co ja mogę zapytać, to lepiej by było, jak on by w tym trwał dalej, tak jak Jaruzelski, prawda, nie wiem, jego towarzysze z zarządu pierwszego operacyjnego, no chyba lepiej, że on się zmienił i dostrzegł dokładnie to, ten Holokaust, który tutaj na tych mapach możecie państwo zobaczyć, bo efektem wyprowadzenia 600 tysięcy żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, bardzo często po prostu nas, to znaczy ludzi, których w ramach zasadniczej służby wojskowej by po prostu wzięto do, zgarnięto do tego, do tej armii. Był przemarsz prawie 3 milionów żołnierzy Armii Czerwonej przez Polskę i zrzut
W latach 80. według tych danych, którymi dzisiaj dysponujemy, 650 rakiet jądrowych miało spaść głównie w pasie Wisły od północy do południa z całym Śląskiem na Polskę. A jak się towarzyszowi Jaruzelskiemu jakiś major pytał, a co z tą ludnością, która żyje w tym pasie Wisły, to on mówił, jakoś odśrodkujemy. A on się pyta ten major, no ale jak? No tu towarzysze, my będziemy mieli plany takie, że my tutaj kilka milionów może ludzi, może na początek 700 tysięcy, to my wyprowadzimy na wschód za ten pas uderzeń atomowych, odwetowych NATO. Tylko, że nikt nad tym w ogóle nie pracował, wiecie państwo. W pełni świadome sprowadzanie zagrożenia dla biologicznego bytu narodu polskiego. I taka powinna być kwalifikacja prokuratury IPN w stosunku do tych jegomości, którzy tworzyli cały ten sztab generalny, Wronę później w 81 roku, a nie tam dyskusja o tym, czy Kiszczak pozwolił komuś śpiewać w chórze w koszalinie kościelnym, czy nie. No, dziękuję bardzo. Proszę państwa, będzie jeszcze odpowiedź pana ministra Siemiątkowskiego i ostatnie pytanie, dlatego że nasze spotkanie wkroczyło już w fazę mrówkową, czyli skończyliśmy 2 godziny, państwo już ledwo siedzicie na krzesłach, następuje migracja, a to najlepszy moment, kiedy trzeba skończyć spotkanie, żeby państwo przyszli na następne, bo jak dzisiaj wszystko już powiemy i wymęczymy państwa, to nic potem już państwa nie będzie interesowało. Pani zadaje ostatnie pytanie, a pan minister jeszcze, pamiętam, ma okazję do repliki. Bardzo proszę. Ja mam takie 3 sprawy. Mianowicie, że słyszałam, że był jakiś zamach na pułkownika Kuklińskiego, jakiś nieudany. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że w końcu ta rodzina pułkownika Kuklińskiego no, była pod ochroną w Ameryce. To jak to się stało, że po prostu zostali zamordowani jednak jego synowie? To jest druga sprawa. A trzecia sprawa, jakby panowie mogli skomentować tamtą mapę. Dobrze, to odpowiedź na pytania, a pan profesor potem jeszcze odniesie się do słów pana profesora Cęckiewicza. Więc pierwsze pytanie, czy był zamach jaki na pułkownika Kuklińskiego? Podobno były nawet 2, ale na ten temat literatura przedmiotu i dokumenty, które ujawniło CIA, ujawniło prawie 4000 różnych notatek, milczą. Nie ma żadnych informacji na ten temat. Pani powiedziała, no rodzina była pod ochroną, a 2 synów zginęło. To też jest na odrębną pewnie dyskusję. Uważam, że jeden z synów, Waldemar, został zamordowany. Bogdan uważam raczej, że wszystko na to wskazuje, że to był wypadek, w wyniku którego on zginął. Ale tutaj warto jakby jedną rzecz wyjaśnić. Znaczy, ochrona rodziny to nie oznacza, żeby była skuteczna, tak jak pani się, jak rozumiem, tego domaga, no to on nie powinien jeden i drugi z domu wyjść. Otóż jeden i drugi syn normalnie funkcjonowali w społeczeństwie amerykańskim. Waldemar został, przypomnę pani, zamordowany, 2-krotnie przejechany identycznym samochodem, jakim Tom Ryan wywiózł Kuklińskich z ambasady amerykańskiej w listopadzie 81 roku na kampusie uniwersyteckim. Samochód dokonał nawrotki i przejechał go jeszcze raz, żeby była pewność, że on na pewno nie żyje. Więc on robił karierę uniwersytecką, pracował, został zamordowany po prostu w czasie pracy na uniwersytecie. A nie miał ochrony? Ale co może ochrona zrobić? To jest tak, jak syn premiera czy córka premiera idzie do szkoły, no ma ochronę, ale wchodzi do szkoły i to jest moment, w którym też można po prostu kogoś takiego usunąć. Znaczy, nie ma takiej ochrony stuprocentowej, która mogłaby sprawić, że jeśli ktoś publicznie się gdziekolwiek pokazuje, idzie do kina, nie wiem, w góry idzie, żeby w 100% zapewnić komuś bezpieczeństwo. No, tu jest napisane plan pierwszego uderzenia jądrowego jednej z armii frontu nadmorskiego, czyli front nadmorski to jest właśnie ten związek taktyczno-operacyjny, który miał otworzyć Ludowe Wojsko Polskie i to są rejony zrzutów i skażeń
na terenie Niemiec i Danii. To są rejony, w które Ludowe Wojsko Polskie miało zrzucić broń jądrową. I dopiero za tymi uderzeniami maszerowała, to co może pani zobaczyć tutaj, armia Układu Warszawskiego. Akurat to jest kierunek natarcia Ludowego Wojska Polskiego. Ludowe Wojsko Polskie miało maszerować w kierunku północnych Niemiec i Danii i później krajów Beneluxu, tak głęboko. I to był rejon okupacji tych ziem. To taka ciekawostka, bo kolega pana ministra, pan premier Józef Oleksy, był przewidywany właśnie do tworzenia zrębów komunistycznej partii Danii na wypadek, uczył się duńskiego nawet, na wypadek tego natarcia wojsk Układu Warszawskiego i dlatego został zawerbowany przez zarząd drugi sztabu generalnego i miał być przerzucony właśnie na teren Danii wraz z tym wojskiem, które maszerowało gdzieś tam na Kopenhagę. Teraz tak, już kończymy pytania, bo no, z przyczyn technicznych, ale to jest mapa oryginalna. Tak, ta mapa jest ze sztabu. Rzeczywiście, a to są repliki. I teraz jeszcze jest miejsce na to, żebyście państwo wysłuchali stanowiska pana profesora Siemiątkowskiego. Proszę państwa, jak powiedziałem, w tej sprawie każdy z nas pozostanie przy swoim zdaniu i to ja się głęboko, tak jak siedziałem spokojnie i z większością narracji pana profesora Cenckiewicza dotycząca Kuklińskiego, pułkownika, jego działalności i tak dalej zgadzałem. Jeżeli miałem jakiekolwiek wątpliwości, to stawiałem pytania badawcze. Tak, mniej więcej swoją rolę w tym wypadku widzę i rozumiem, że dyskusja ma na tym polegać. To nie była, przepraszam, Akademia ku czci. Tylko spotkanie, podczas którego mieliśmy po prostu dyskutować i stawiać po prostu pytanie. Ja już kiedyś miałem okazję w tej sali powiedzieć, że ja szalenie zazdroszczę ludziom, do których w tym wypadku też należy pan profesor Cenckiewicz, którzy mają takie jednoznaczne po prostu poglądy. Ja niestety mam taki umysł spekulatywny. Ja, co zrobić? No, zawsze mam pewne wątpliwości. Nigdy, być może zbyt długo obcowałem ze światem podwójnych luster, jakim jest wywiad. Gdzie, jak powiedziałem, nikt nie jest tym, za kogo uchodzi i nic nie zdarzyło się takim, jak nam się wydaje. I z tego też powodu miałem bardzo dużo wątpliwości i pozwalałem sobie te wątpliwości państwu przedstawić. Co nie umniejsza mojego szacunku do samej osoby i ofiary, którą złożył, ale jak każda osoba, która jest osobą historyczną, bo jest osobą historyczną pan pułkownik Kukliński, podlega ocenom. Tak jak ocenom podlega Tadeusz Kościuszko, o którym można mówić i mieć wątpliwości do jego różnych postaw w różnym okresie jego życia, tak również i w tym wypadku pułkownik Kukliński też jest osobą, gdzie mamy prawo stawiać po prostu pytania. Które miałem okazję państwu przedstawiać. Ja nie przez przypadek powiedziałem o Bismarcku. Ja bardzo lubię w ogóle tegoż polityka, a szczególnie to, gdy mówił, że politykę należy robić z mapą w ręku. Jak się ma takiego sąsiada, jak się leży w takim miejscu, jakim się leży, czy Polska, to musimy brać pod uwagę i musieliśmy brać pod uwagę realia, w jakim się po prostu znajdowaliśmy. I tu było szerokie miejsce do daleko idących, nawet wewnętrznych kompromisów bardzo wielu ludzi. Jeżeli tak będziemy lekko przekreślać, to adresuję to do tego, co pan mówił, lekko przekreślać te 40 lat PRL-u, to się proszę nie dziwić, że będziemy również wychowywać młode pokolenie, które będzie nihilistyczne do obecnej rzeczywistości. Bo jeżeli można było tak lekko ręko przekreślić to wszystko, co ludzie przez 40 lat robili, I uznać, że to było nieważne, to któregoś pięknego dnia się obudzimy w sytuacji, kiedy się znajdą tacy ludzie, którzy powiedzą, to wszystko, co wy tu państwo robicie, łącznie ze mną, też nie jest ważne. Bo ważne teraz jest i będziemy już to definiować. Zbytnio skomplikowaną mieliśmy rzeczywistość i ta rzeczywistość nie jest tak jednoznacznie czarno-biała. I ja starałem się w tej naszej dyskusji pewne sprawy niuansować. A ja jednocześnie dziękując państwu za zaproszenie, zawsze mówię, ostatecznie wiecie, kogo państwo zapraszacie. No. Jak się zaprasza kogoś o takich poglądach jak ja, to trzeba się wierzyć i mieć świadomość, że ja będę mówił to, co będę mówił. I proszę wierzyć, ja byłem kiedyś ukąszony heglowsko, jak pan mnie przypomniał, 21 lat miałem, zdaje się, jak wstąpiłem do partii lewicowej. I to można... No,
i tu byłby długi między nami po prostu spór, na, w jakim stopniu ta partia była partią lewicową, w jaki sposób. Oczywiście w latach 80. to była już tylko i wyłącznie partią wyzuta z jakiejkolwiek ideologii, była związkiem zawodowym ludzi, którzy w tej partii byli tylko dlatego, że ona partycypowali, mogli partycypować przy władzy. Ale to jest dyskusja absolutnie na inny temat i na inną okoliczność. Panowie, a ja w tej dyskusji serdecznie państwu dziękuję. Stałem się brzytwą Ockhama i tnę poboczne wątki, dlatego bardzo państwu dziękuję za to, że przyszliście. Dziękuję naszym dzisiaj, nieładnie nazwę prelegentom, ale naszym profesorom, którzy wystąpili. Więc profesor Zbigniew Siemiątkowski, profesor Sławomir Cęckiewicz. Dziękuję za to, że możemy kulturalnie i spokojnie rozmawiać. Dziękuję.